Otwieram 77. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych. Na sesji obecnych jest 11 radnych. Stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Pragnę nadmienić, że czworo radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność. Dwoje radnych ze względu na wykonywane obowiązki się spóźnią i będą obecni na sali. Co do pozostałych nieobecności pozostałych radnych, nie mam wiedzy. Witam serdecznie panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza miasta pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana sekretarza, pana skarbnika. Witam prezesów spółek naszego samorządu, dyrektorów zakładów, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników wydziałów, wszystkich obecnych, w tym media bartoszyckie, w szczególności telewizję kablową Barcet. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę pani przewodnicząca. Komisja Gospodarki Miejskiej wnosi o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 7 podpunkt F uchwały określającej zasady sprawowania przez gminę miejską pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym, ponieważ mieliśmy tutaj wiele spraw jeszcze do wyjaśnienia. Po spotkaniu uznaliśmy, że będziemy ją procedować na następnych sesjach. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, mamy obowiązek przegłosować tą zmianę w porządku obrad. Zatem pytam, kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem przed chwilą usłyszanym o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 7 pod literą F projektu uchwały opis zaznaczonego numerem 8/77. Kto z państwa jest za? Stwierdzam, że porządek obrad został zmieniony. Pozostałe zapisy porządku obrad pozostają bez zmian. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jesteśmy w punkcie 3. Protokół, przyjęcie protokołu z obrad 75. i 76. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta protokół był do wglądu w biurze rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. Stwierdzam wobec tego, że wyżej wymieniony protokół rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Przyjęcie i zaakceptowanie protokołu z kontroli inwestycji rewitalizacja Starego Miasta oraz wraz z wnioskami. Czy ktoś z państwa chciałby, panie i panowie radni otrzymali dokumenty, o których wspomniałem, a więc protokół i wnioski pokontrolne. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat tych dokumentów? Jeśli nie ma, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła i zaakceptowała przedłożone dokumenty, czyli protokół z kontroli oraz wnioski pokontrolne. Punkt 5 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zgromadzeni goście, mieszkańcy Bartoszyc. Witamy panią radną, jest nas już 12, to fajnie. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 30 listopada do 20 grudnia bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu bohaterów Westerplatte i parku miejskiego w Bartoszycach. Przebudowa ulicy Andersa. Budowa sieci oświetleniowej w ulicy Traugutta. Mam informację, że zostało zakończone. Z tego się bardzo cieszę.
przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej. Pozyskano dokumentację na modernizację klatki schodowej w budynku przy ulicy Kopernika 6, ekspertyzy inwentaryzacji instalacji centralnego grzegowania w budynku szkoły podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania. Ja do tej ekspertyzy zgłosiłem szereg uwag i powinna być poprawiona, gdyż uważam, że nie jest pełną ekspertyzą. Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Odbyły się przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Konopnickiej 6/4A oraz lokalu usługowego położonego przy ulicy Bema 19. Nabywców nie wyłoniono. Odbył się przetarg na oddanie w dzierżawę działki położonej przy ulicy Słowackiego w Bartoszycach przeznaczonej na cele ogrodnicze. Wyłoniono dzierżawcę działki. Zakończono procedurę rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy na 2023 rok. Wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu zostaną ogłoszone do końca roku. Gmina Miejska Bartoszyce przystąpiła do społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN po jeziorze spółka z o.o. Celem działalności spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploracja na zasadach najmu, w tym w szczególności budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Miałem przyjemność uczestniczyć w powołaniu tej spółki, czyli podpisaniu właściwie aktu notarialnego, przyjęciu i wyboru również przez Radę Nadzorczą pani prezes. Pani Kasprzyckiej serdecznie gratuluję tego wyróżnienia, ale też i zachęcam do intensywnej pracy. Informuję Państwa, że pierwsze spotkanie w nowym roku zarządu spółki z Radą Nadzorczą i ze wspólnikami odbędzie się w Bartoszycach w dniach 18-19 stycznia, z czego się bardzo cieszę, bo tak naprawdę jesteśmy w tej spółce największą chęć na największą ilość mieszkań, bo na 9 podmiotów, które weszły do spółki, a myślę, że 10 będzie przyjęty właśnie w styczniu, 9 samorządów, jest chęć budowy 650 mieszkań, w tym 100 w Bartoszycach. My jesteśmy dość mocno, chyba jest jeszcze jedna tylko gmina, która jest tak porządnie przygotowana do możliwości rozpoczęcia, jak najszybszego rozpoczęcia budowy. Więc będziemy traktować to przystąpienie do spółki, ale też i kontakt z panią prezes, ale i myślę, że ze względu też na przygotowanie priorytetowo, jeżeli chodzi o projektowania i wejście oczywiście z kapitałem typu ziemia, bo to jest istotne, z KOWR-u w spółkę i mówię, jak najszybsze projektowanie i mam nadzieję budowanie mieszkań, o których wspominaliśmy i rozmawialiśmy na wielu sesjach wcześniejszych na terenie Bartoszyc. Wydział Techniczno-Komunalny przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na sterylizację kotek wolnożyjących, kastrację kotów wolnożyjących oraz usypianie ślepego miotu na rok 2024. Przygotowano zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia na terenie miasta w 2024 roku. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Zakończono i rozliczono projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 przy ulicy Bema w Bartoszycach. Zieleń miejska. Przycięto krzewy przy ulicach. Teraz będę szybko czytał. Wybrzeża Cynkowej, Bema, Cichekińskiego przy Placu Wolności, Kopernika, Kowali, Starzyńskiego przy Skwerze Brunona, Kęczyńskiej na Rondzie Solidarności, 11 listopada na Rondzie Brunona przy ulicy Warmińskiej, odjazdu na tzw. korty, do Starzyńskiego na parkingu przy Starym GC i Trauguta w parku przy Zaciszu, Ogrodowej Prusa w parku przy Łynie i Poniatowskiego. Przycięto gałęzie drzew zasłaniających latarnie w parku Elizabeth. Ukończono klomp w kształcie ryby przy ulicy Starzyńskiego, który jest rozstrzygnięciem konkursu pod nazwą Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o wady zapylające. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za interwencję, abyśmy pozyskali również te środki z bardzo ważnego programu. Co jest istotne, te krzewy naprawdę są miododajne. One obecnie wyglądają niepozornie, ale myślę, że jak zakwitną, to zrobią dopiero efekt, którego oczywiście oczekujemy od tego typu skwerów. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 3 wnioski o wydanie warmińsko-mazurskiej karty seniora oraz 22 wnioski o wydanie karty dużej rodziny.
współorganizowano Bartoszycką Galę Wolontariatu, która odbyła się 4 grudnia w Bartoszyckim Domu Kultury. Uroczystość miała charakter powiatowy, podczas której włodarze uhonorowali wolontariuszy oraz inicjatywy realizowane w 2023 roku. Wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym gratuluję. Zorganizowano dwie wizyty mammobusów w ramach programu profilaktyki raka piersi 2023-2024. Kolejne badanie mamograficzne zaplanowano na 4 i 23 stycznia. Szczegóły następnego roku, szczegóły dotyczące rejestracji dostępne będą na serwisie internetowym Urzędu Miasta Bartoszyce. Opracowano dokument przyszłorocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. Sporządzono sprawozdanie do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące kampanii prospołecznych oraz dotacji finansowych wspierających inicjatywy pozarządowe w roku 2023. Wspólnie z Chówcem Bartoszyce zorganizowano konkurs na lampion betlejemskiego Światełka Pokoju. Wydział Kultury i Sportu. Wydział wsparł organizację Bartoszyckiej Gali Wolontariatu, która odbyła się 4 grudnia oraz Bartoszyckich Mikołajek, które odbyły się 6 grudnia. Przygotowano projekty graficzne oraz druk dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych oraz plakatów w ramach wydarzeń realizowanych przez Urząd Miasta. Wydano kolejny numer bezpłatnego biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce Miasto Trzech Kultur wraz z materiałami informacyjnymi programu Czyste Powietrze. Pracownicy Wydziału na bieżąco aktualizują miejskie strony internetowe oraz prowadzą obsługę fotograficzną wydarzeń. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci, jakie zagrożenia niesie ze sobą nagminne korzystanie z internetu, telefonu. Poruszona została kwestia cyberprzemocy. 6 grudnia zorganizowano mikołajkowy koncert operetkowy dla mieszkańców Bartoszyc. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Stop agresji i przemocy. 23 prace wpłynęły. Dnia 19 grudnia w sali konferencyjnej MOPS odbyła się konferencja w ramach międzynarodowej kampanii mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet Biała Wstążka. Poruszono temat ochrony dzieci przed przemocą na gruncie nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz temat dziecka krzywdzonego, rozpoznawanie symptomów i ich skutki. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, ochrona zdrowia, w tym poradni specjalistycznych, pracownicy socjalni, dyrektorzy i pracownicy instytucji oświatowych, psycholodzy, pedagodzy oraz przybyli zaproszeni goście. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 24 listopada do 14 grudnia bieżącego roku zarejestrowano 18 aktów urodzeń i niestety 36 aktów zgonu. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 74 wykroczenia, 38 porządkowych, 36 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 23 przypadki naruszeń przepisów prawa. W wyniku prowadzonych czynności dwa razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta, 25 właścicielom terenów prywatnych nakazano porządkowanie chodników należących do ich posesji, dwóch właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia, trzech mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Na terenie miasta ujawniono dwa psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 18 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 6 osób, w tym obywatelka Francji, której pomocy udzieliła ambasada francuska w Warszawie. Bez problemu było? Jest pan komendant? No, tam nie było problemu, ale system pozytywny. No, mieliśmy w tamtym roku czy dwa lata temu Niemkę, w tym roku francuskę, więc widać, że Bartoszyce stały się miejscem bardzo międzynarodowym. Panie burmistrzu, trzeba docenić działania komendanta. A to trzeba tak pochwalić, że nie mieliśmy problemów. Zakład usług komunalnych. To w sumie tak wielojęzyczne. Dobrze, już nic nie będę komentował, może za daleko pójdę. Zakład usług komunalnych. Utrzymanie zimowe terenów zleconych dla ZUK, odśnieżanie, posypywanie. Zamontowano wystrój świąteczny na placu Konstytucji 3 Maja. Odśnieżanie płyty boiska na Stadionie Miejskim. Załatanie ubytków w nawierzchni jezdni, skrzyżowanie ulicy Bema i Wybrzeża, które się chyba znowu rozwaliło, trzeba znowu będzie łatać. Niestety pewnie w mrozie udało się to łatać, więc teraz jest próba bez mrozu. Przeprowadzenie remontu wiaty przystankowej przy ulicy Bohaterów Warszawy. Drewno opałowe i gałęzie po wyciętych drzewach na cmentarzu komunalnym ulica Kęczyńska.
W ramach zasądzonych kar na terenie miasta pracowało 5 osób, przepracowując łącznie 130 roboczogodzin, której nie ma. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyło się 8 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 49 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 41 osób, w tym 13 spoza gminy miejskiej w Bartoszycach. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus, zajęć muzycznych, rękodzielniczych i komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej skorzystało 25 osób. Kontynuowane są działania w ramach projektu Bliscy nie krzywdzą, Bliscy kochają 2. W oparciu o bazę lokalową odbyły się 2 spotkania o charakterze stałym i 4 okazjonalne organizowane przez Urząd Miasta Bartoszyce, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora. Zakończyła się realizacja prac społecznie użytecznych. Wzięło w nich udział w sumie 11 osób, przepracowując 2000 godzin. Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach programu Środowiskowego Domu Samopomocy zostały przeprowadzone zajęcia, treningi takie jak prace rękodzielnicze, kulinarne zajęcia usprawniające, korzystanie z komputera oraz lekcje edukacyjne. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w 12 inicjatywach, które integrowały i stanowiły źródło wiedzy, m.in. tradycyjne pieczenie pierniczków z okazji Mikołajek, udział w 15. Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek SDS w Mrągowie, drugie miejsce w konkursie Bożonarodzeniowa Dekoracja Okienna, za czego gratulujemy, zaprezentowanie świątecznego programu artystycznego na spotkaniu Klubu Seniora, uroczyste spotkanie opłatkowe uczestników i ich opiekunów oraz pracowników placówki. W wielkim skrócie, ze względu na sesję budżetową, tak można powiedzieć, trochę powycinane. Szanowni Państwo, jakby chcieli Państwo dopytać, oczywiście poszczególne wydziały, a można będzie pewnie w sprawach różnych. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Zarządzeń było wyjątkowo niewiele, bo tylko 10. Ale to jest koniec roku, można powiedzieć, i dopinamy wszystkie rzeczy, więc tych zarządzeń za dużo nie trzeba. A bardziej była praca, skupiliśmy się zresztą wszyscy. Tutaj też chciałbym podziękować za pracę Komisji Budżetowej tygodniowo, bo cały tydzień pracowaliście, obradowaliście nad budżetem. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. To ostatnie moje wystąpienie w tym roku. Mam nadzieję, że już nie będziemy musieli się spotykać w tym roku. Ale za chwilę myślę, że jeszcze będą pytania. Jestem, Szanowni Państwo, dzisiaj do dyspozycji dla Państwa do godziny 12. Później mnie będzie reprezentował Pan Burmistrz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do zasłyszanej informacji? Pierwszy był Pan Radny Puszko, później będzie Pani Radna Machniewska. Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie. Pytanie dotyczy kosztu wydania bezpłatnego biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. I chyba wszyscy mieszkańcy również otrzymali tutaj mapę inwestycji miejskich Bartoszyce 2015-2023. Chciałbym się po prostu dowiedzieć, jaki był koszt wydania tej mapy i w ogóle czemu ta mapa ma służyć, bo uważam, że o inwestycjach miejskich można by było jak gdyby napisać w biuletynie informacyjnym. Tak, wystarczyło tutaj dodrukować dwie strony, natomiast no, wydanie takiej mapy to są jednak dużo, dużo wyższe koszty, tym bardziej, że to jest format A0. Szkoda, że na tej mapie na przykład nie ma kalendarza, bo mieszkańcy mogliby sobie na przykład taką mapę powiesić w garażach na przykład, tak? Także proszę mi odpowiedzieć na pytanie, tak? Jakie są koszty? Pani Radna Machniewska, proszę. Panie Burmistrzu, ja tylko bym chciała, za chwilę mogę usłyszeć, że to jest pytanie do punktu sprawy różne, ale chciałabym nawiązać do wiaty przystankowej, bo było wspomniane przeprowadzenie remontu wiaty przystankowej ulicy Bohaterów Warszawy, natomiast ja bym chciała zadać pytanie o przystanek, którego dzisiaj nie ma, i na ulicy Broniewskiego. Przede wszystkim bym chciała, żeby pan Sekita, bo jemu na poprzedniej sesji w przerwie zgłosiłam niepokojące głosy mieszkańców dotyczące właśnie faktu, że nie ma tego przystanku. I ja chciałabym, czy pan Sekita mógłby publicznie wszystkim, bo ja niektórym przekazałam tę informację, dlaczego tego przystanku nie ma, bo słyszę, że są zaniepokojeni. No, żeby powiedział pan to, co pan mi powiedział i kiedy ten przystanek powróci. Także dziękuję ślicznie. Czy są jeszcze pytania do informacji burmistrza? Pan radny Darski, proszę. Na poprzedniej sesji było zapowiadane, że
będzie poczekalnia czynna, lada dzień, lada moment. Czy już to jest uzgodnione, czy już jest czynna i tam miała być tabliczka, że tam jest poczekalnia, informacja na stronie Urzędu Miasta i tak dalej. No ludzie pytają o to, bo jednak jest coraz bardziej chłodno, zimno, no w budynku przystanku. Ale kiedy to będzie otwarte i kiedy będzie czynne? Dziękuję. No ewidentnie pytania zmierzają do spraw różnych, ale chyba chcecie państwo skorzystać z obecności burmistrza i tego. Także w sprawach różnych, proszę bardzo. To, co pan jest w stanie odpowiedzieć do informacji burmistrza, to za chwilkę, czy jeszcze usłyszę jakieś pytania do informacji burmistrza. Pan radny Lipiejko, proszę. Moje pytanie, dwa są w sumie pytania. Przebudowa ulicy Andersa, co tam się dzieje, czy tam jest jakieś zagrożenie nieskończenia w terminie tej inwestycji? Jeżeli tak, to dlaczego? I druga sprawa to jest przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego. No tak naprawdę nie widzimy, co tam się dzieje, a chcielibyśmy wiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze do informacji burmistrza? Jeśli nie ma więcej pytań, to, co dotyczy informacji burmistrza zasłyszanej, proszę panie burmistrze o odpowiedź. Dziękuję panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o koszty wydania bezpłatnego biuletynu miasta i mapy inwestycji, to będę prosił pana chyba Szemona, tak? To w tym czasie, zanim ja odpowiem na te pytanie pana Zbigniewa Lipiejki, bo to są dotyczą tak naprawdę spraw związanych z informacją międzysesyjną, to wówczas już rozumiem, że będziemy mieli tą informację. Jaki jest cel mapy inwestycji? Taki, że wielu mieszkańców, tak jak państwo mówią, na mieszkańcach bardzo zależało na aktualizacji tej mapy, która wydana była dobrych kilka lat temu. Sporo się zmieniło w mieście i każdy, nie każdy, bardzo wielu mieszkańców, nie powiem, że wszyscy, bo akurat dla pana to nie jest pan w tym momencie jako wszyscy mieszkańcy, więc już pan nie, chciało mieć taką mapę aktualną. Tam są również ulice, naniesione te ulice, jest informacja, co się u kogo zmieniło. Szanowni państwo, to jest tak samo państwa zasługa, jak i mnie jako wykonawcy budżetu, że tak się zmienia miasto i szczerze mówiąc nie mamy czego się wstydzić. Te mapy trafiają do mieszkańców Bartoszyc, ale są również przekazywane jako prezenty często dla osób, którym takowe prezenty przekazujemy innym samorządom, co jest też istotne. Więc nie mamy powodu się wstydzić, a wręcz chwalić inwestycjami w mieście. Jest to forma, jedna z najtańszych form tak naprawdę poinformowania o tym. Nie zajmujemy się reklamami w telewizjach, w radio, bo takie najczęściej samorządy też robią. Staramy się to robić po prostu w formie tańszej, bezpośredniej i z możliwością dotarcia, co często mieliśmy informację, że nie docieramy, dotarcia do każdego mieszkania, bo do każdego mieszkańca nie, bo nie jest to wydane dla każdego mieszkańca, a jedynie na każde mieszkanie lub domek. Zależy kto gdzie mieszka, bo jeżeli jest 5 mieszkańców, tutaj tak otrzyma jedną mapę, jeżeli jest pod danym adresem. Czy można by to było w biuletynie? Wydanie biuletynu z opisem wszystkich tych inwestycji byłoby o wiele droższe niż same wydrukowanie i stworzenie mapy inwestycji, która zresztą była tworzona przez Wydział Urzędu Miasta, a nie projektowana przez firmę zewnętrzną, więc tu odpada koszt projektu mapy, całkowicie byłaby projektowana u nas. I jeżeli ktoś oczywiście chciałby, znaczy jeżeli pan ma inne zdanie, ma pan inne zdanie, no to ja pana zdania szanuję, ja mam takie, jakie mam i w taki sposób promuję również inwestycje. Powtarzam, wspólne nasze inwestycje państwa uchwalone, przeze mnie wykonane. Aha, przebudowa ulicy Andersa. Względy pogodowe powodują, że wystąpiliśmy i pewne problemy, które nam zgłaszał tak naprawdę po ostatniej sesji wykonawca, spowodowały, że złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o możliwość przedłużenia tej inwestycji, a państwa będę prosił o to, aby ona znalazła się w wydatkach niewygasających. I tutaj jest, z tego co wiem, do końca marca zakończenie. Asfalt miał być kładziony na dniach i liczę na to, pogoda na to powoli pozwala, ale myślę, że dobrze by było, jakby mi się wypowiedział
pan zastępca kierownika Wydziału Inwestycyjnego, bo myślę, że ma większe szczegóły. Przebudowa Stadionu Miejskiego, to jest w formule zaprojektuj, wybuduj. Prace projektowe trwają, są pewne uzgodnienia, są pewne nieścisłości tego projektu, więc ten projekt jest w trakcie wyjaśniania, ale budowa jako taka nie jest w żaden sposób zagrożona. Rozpoczną się pewnie niedługo prace rozbiórkowe, z tym, że ja poprosiłem o to w sytuacji, kiedy nie mam jeszcze pewności, jak będzie wyglądać ostateczne pozwolenie na budowę i kiedy zostanie uzyskane. Poprosiłem, aby wykonawca podpisał mi oświadczenie, że jeżeli rozbierze w tym momencie to, co jest na stadionie, bo bardzo nalega na to, aby już rozbiórki robić, to w sytuacji, w której nie uzyska pełnego pozwolenia na budowę lub dokumentacja będzie niepełna, wówczas na swój koszt przywróci to, co rozbierze, do stanu poprzedniego, więc chyba się już z rozbiórką tak nie spieszy. Tylko tyle chciałem powiedzieć, a ja nie będę ryzykował w sytuacji, kiedy się okaże, że on jako potencjalny wykonawca czegoś nie dopełni, my rozbierzemy stadion i zostaniemy z ręką w nocniku. Nie pozwolę sobie na to. To jest za duża inwestycja, aby mieć, że tak powiem, z tyłu głowy taki stres i to bardzo duży stres. Więc powiedziałem, że jeżeli dostanę takie oświadczenie od wykonawcy, wtedy wyrażę zgodę, bo niezależnie od tego ma prawo wykonawca robić prace rozbiórkowe w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze pełnej dokumentacji. Natomiast ja nie chcę ryzykować aż tak mocno, dlatego takie oświadczenie, taką informację, że takiego oświadczenia żądam, wysłałem, więc tutaj chyba nie ma co już więcej mówić na temat stadionu, natomiast na temat przebudowy Andersa i na temat tej sytuacji prosiłbym, aby pan kierownik się wypowiedział, a za chwilę po nim na temat kosztów wydania biuletynu, współfinansowania przez poszczególne podmioty tego biuletynu i mapy inwestycji prosiłbym wówczas pana kierownika Szymona Siarkowskiego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że mieliśmy układać asfalt dzisiaj albo jutro, ale się okazało, że wczoraj były badania gruntowe przeprowadzone i się okazało, że grunt jest za bardzo nawodniony i te badania nie wyszły i nie można było na takim gruncie układać asfaltu. Więc na razie odkładamy i ten pan zagęszcza cały czas ten teren, żeby przygotować grunt pod asfalt. No i na razie czekamy, aż to zagęści, zgłosi nam do odbioru tego gruntu. Wtedy... Na jakim etapie to jest, co jest zrobione? Może to warto. Mamy ułożoną już całą deszczówkę, całą sanitarkę i sieć oświetleniową. Już jest końcówka chodnika też. Także tylko jak gdyby już została sama nam jezdnia do ułożenia. Wjazdy są porobione, także już jest niewiele. No, ale najważniejsze brakuje. No, czyli... Dziękuję. Postawiamy, pójdę. Proszę przekazać. No to jak to jest kształtowane, jak to jest dzielone, kto za to płaci, ile wypadka kosztuje. Dzień dobry Państwu. A więc tak, jeżeli chodzi o druk materiału naszym biuletynu Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. Materiał jest współfinansowany również ze środków Czyste Powietrze programu, bo również jest to ulotka. Jeżeli chodzi o te wydanie, jest to łączny koszt 5300 zł z groszami. Jeżeli chodzi o mapę, jest to koszt 18400 zł. I co jest ważne, jeżeli chodzi o gazetę Miasto Trzech Kultur na kwotę 5000 zł składa się około 3000 zł Czyste Powietrze, czyli współfinansowany, a 2,5 tysiąca zł są to środki, jeżeli chodzi o te wydanie z miasta, z samorządu naszego pokrywane. To tyle. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jeszcze do informacji burmistrza. Panie radny, w sprawach różnych. Pan radny do informacji burmistrza? Tak, tak. Słuchamy. Tam przy ulicy Andersa jest taki park. Na poprzedniej sesji pytałem o podzielenie tej inwestycji. Pan burmistrz odpowiedział, tylko nie o to akurat mi chodziło. Jest ten park i przez ten park przejeżdżali i mieszkańcy, i tam samochody, które no, uczestniczyły w remoncie ulicy Andersa. I moje pytanie brzmi, kto poprawi tam ten rozjechany park? Dziękuję. Dziękuję. No, słuchamy.
Serdecznie proszę, jeżeli oczywiście mamy udowodnione, że jeździł tam wykonawca. Jeżeli jeździł tam wykonawca, to proszę, aby poprawił to wykonawcę, proszę zanotować to w Wydziale Inwestycyjnym. Jeżeli to mieszkańcy robili, więc będziemy musieli to zrobić na swój koszt. Ktoś nie wyłączył, a coś sprzęga. No jest logiczna sprawa, że w sytuacji, w której nie było możliwości wyjazdu gdziekolwiek, próba przejazdu, wyjazdu często też do pracy czy do lekarza, było wykorzystanie jakiegokolwiek miejsca, w którym jest możliwość tego przejazdu i powiem tak, no nie karaliśmy za to najprościej mówiąc, no bo nie zależało na tym, żeby zaogniać sytuację, kiedy przeciąga się, że tak powiem, inwestycja. No ale jeżeli jeździł tam również wykonawca i to trzeba zweryfikować, no to wtedy będziemy żądać od wykonawcy, aby poprawił zniszczenia, które dokonał w innych miejscach przy budowie ulicy Andersa. Dziękuję. Pan radny Puszko jeszcze, proszę. Czy ja chciałbym się odnieść do swojego pytania odnośnie tej mapy, czyli tutaj 18 tysięcy złotych. Usłyszeliśmy kwotę, natomiast biuletyn kosztuje trzykrotnie mniej. Także dołożenie tych dwóch kartek, to ja uważam, to byłby koszt no, góra 2000 złotych i byłoby dużo, dużo taniej. Także nie zgodzę się tutaj z uzasadnieniem pana burmistrza. Dobrze, kończymy. Nie widzę więc pytań. No proszę, panie burmistrzu. Mam tą przyjemność, szanowny panie radny, i obowiązek promować miasto w taki sposób, jaki ja rozumuję, jaki potrafię i jaki uważam za dość skuteczny i w miarę tani. Staram się to robić naprawdę tanio. Jeżeli chodzi o gazetę, nie byłbym w stanie wręczać 4 wydań gazety czy 3 w ciągu roku, bo to trzeba policzyć, że to są 3, nie jedno wydanie dla gości z zewnątrz, może w pakiecie, bo to też dziwnie by wyglądało. Tego typu mapę można wręczać przez jeszcze na przykład rok czy półtorej i naprawdę cieszyć się inwestycjami, które były i promować miasto również w ten sposób. Te mapy również były rozsyłane do poszczególnych samorządów. Otrzymujemy również tego typu mapy czy inne gadżety też, aby porównywać się, w jaki sposób się samorządy promują. I na tej podstawie kiedyś zdecydowałem wspólnie po rozmowie z wydziałem i osobami, które troszeczkę się też na tego typu wydawnictwach znają, że jest to taka, a nie inna forma promocji miasta. No ja akurat taką rozumuję. Rozumiem również, że pan się nie musi zgadzać, natomiast ja w taki sposób postępuję. Dziękuję. Stwierdzam, że jeśli nie ma więcej pytań, stwierdzam, że informacja burmistrza została przyjęta przez Radę do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 6, litera A, B, C i D. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce na 2024 rok. Propozycje zmian do projektu budżetu Komisji Programowej Budżetu Miasta Bartoszyce. Do tego projektu otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/77. Pragnę tylko poinformować, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie z uwagami zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta na 2020 rok. O głos prosił pan skarbnik w tym punkcie. W tym momencie właściwie, bo ma takie uwagi, czy takie no, techniczne uwagi. Proszę bardzo. Tak, szanowni państwo, w materiałach na tą sesję otrzymaliście projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce. No i wkradły tam się no, techniczne takie błędy. Po pierwsze, w samym tytule jest w sprawie uchwalenia budżetu Rady Miasta Bartoszyce jest. Proszę wykreślić Rady oczywiście, bo to nie jest budżet Rady. To jest po pierwsze. Po drugie, w paragrafie 2, ustęp 2, w materiale państwa jest zapis, że wydatki majątkowe w wysokości 48 549 111 proszę o dopisanie z załącznikiem numer 6. A pozostałe załączniki o jeden pójdą do przodu. Po prostu zginął ten jeden zapis w uchwale i się przesunęły numeracje załączników. Czyli będzie punkt trzeci będzie miał zgodnie z załącznikiem 7 w paragrafie drugim. W paragrafie czwartym będzie zgodnie z załącznikiem numer 8. W paragrafie piątym zgodnie z załącznikiem numer 9. W paragrafie 6 zgodnie z załącznikiem numer 10. W paragrafie 7 zgodnie z załącznikiem numer 11. I jeszcze jedna zmiana w paragrafie 12 w punkcie pierwszym
zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 11 uchwały, a nie 8, jak było zapisane, ponieważ ja dopisałem jeszcze trzy paragrafy wynikające z zaleceń RIO. To takie techniczne uwagi. Proszę. Szanowni Państwo, przed procedowaniem budżetu chciałbym też technicznie zgłosić jedno zdanie, ponieważ ja otrzymałem wnioski Komisji Budżetowej pracującej właśnie nad budżetem i wszystkie te wnioski proszę traktować jako moją autopoprawkę. Dziękuję serdecznie. Okej. Ja Państwu jeszcze nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, informując o decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie z uwagami. Te uwagi są uwzględnione, jak rozumiem, w tej uchwale, którą Państwo macie przed sobą. Taki wymogi formalne zostały spełnione już w tej uchwale, a te poprawki, o których przed chwilą mówił Pan Skarbnik, one się oczywiście zmienią i w ostatecznych kształtach uchwała będzie miała, podpisana przez Przewodniczącego, te poprawki będą uwzględnione. Po tych technicznych poprawkach proszę Panią Przewodniczącą Komisji Programu i Budżetu, Panią Lucynę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Proponowany przez Pana Burmistrza projekt budżetu na 2024 rok zakłada dochody miasta w wysokości 147 060 514 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 110 448 330 złotych i 77 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 36 612 183 zł i 23 grosze. Wydatki budżetu gminy w wysokości 160 628 832 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 112 079 721 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 48 549 111 zł. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 45 750 111 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 13 568 318 zł. W 2024 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 5 823 284 68 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 17 312 602 zł i 68 groszy. Na koniec roku planuje się zadłużenie miasta w kwocie 50 224 632 zł i 20 groszy. W projekcie budżetu na 2024 rok burmistrz miasta Bartoszyce założył wzrost płac dla pracowników o około 20% w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2024 roku. Propozycje zmian do budżetu wypracowane przez Komisję. Dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe, wydatki bieżące wykreślić w całości z rezerwy na wzrost cen energii 70 tysięcy zł. Dział 900, rozdział 904, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300, zakup usług pozostałych, było 680 tysięcy, zmniejszyć wydatki o 20 tysięcy złotych. Rozdział 903, oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4300, było 583 tysiące złotych, zmniejszyć wydatki o 20 tysięcy złotych. Rozdział 915, oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260, zakup energii, było 650 tysięcy złotych, zmniejszyć o 30 tysięcy złotych. Paragraf 60,
50, przyszłe zadania inwestycyjne, zmniejszyć o 150 tysięcy złotych. Zwiększyć wydatki o 5 tysięcy złotych, dział 700, rozdział 707, paragraf 4300 o kwotę 5 tysięcy złotych na wydatki związane z przeniesieniem licznika na zimną wodę w budynku BEMA 51. Pozostałe nierozdysponowane środki w wysokości 285 tysięcy złotych przeznaczyć na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych. Komisja proponuje także nowy załącznik do budżetu na 2024 prace dla Zakładu Usług Komunalnych. Utwardzenie alejek na cmentarzu ulica Kęczyńska, to jest z poprzedniego roku. Naprawa ulicy przy szkole numer 7 i szkołę muzyczną, to jest taki kawałeczek jezdni, gdzie są straszne dziury. Ustawienie barierki zabezpieczającej, to już jest praca chyba wykonana. Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Sikorskiego 43 naprzeciwko garaży. Wykonanie dojazdu i parkingu między blokami Słowackiego 28 i Poniatowskiego 11 i 11A. Budowa nowych miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Bohaterów Warszawy po drugiej stronie od dotychczas realizowanych prac, ślepa ulica, to jest też z poprzedniego roku. I remont chodnika 5-7 metrów bieżących zlokalizowanego między placem Turkowskiego a wejściem na chodnik i przejściem ulicy Bohaterów Warszawy. I jeszcze jeden punkt, który został dopisany już po otrzymaniu przez Państwa tego załącznika, a na komisji w poniedziałkowej. Remont drogi dojazdowej do przedszkola integracyjnego numer 4. Drogą tą poruszają się dzieci na wózkach i osoby z niepełnosprawnościami. Tam jest trylinka wykruszona i wyłamana. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu skarbnikowi za pomoc nad pracami naszymi, panu burmistrzowi. Dziękuję członkom komisji oczywiście swojej naszej i radnym, szczególnie panu Zbigniewowi Lipiejko, który uczestniczył w pracach komisji. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pierwsza pani radna Zabłocka, później pan radny Sarzyński. Ja chciałam zgłosić jeden wniosek i jedno zapytanie. Wniosek dotyczy trzech progów zwalniających, o które prosili mieszkańcy, a które wnioski wpłynęły już po pracach komisji. A więc składam wniosek, żeby przenieść 24 tysiące, czyli po 8 tysięcy na każdy próg zwalniający z prac ZUK-u na drogi publiczne, z tym, że może to być oczywiście również wykonane przez ZUK i są to dwa progi zwalniające na ulicy Słowackiego i jeden próg zwalniający na ulicy Armii Krajowej. Wnioski mieszkańców z podpisami wpłynęły. Ja myślę, że nie są to ogromne pieniądze, o bezpieczeństwo mieszkańców naprawdę trzeba dbać. To jest mój jeden wniosek. I jedno mam zapytanie dotyczące budżetu. Chodzi mi o zadaszanie orlików, ponieważ mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni tym, że jeżeli zadaszymy orliki, to dzieci nie będą miały dostępu w godzinach popołudniowych. Stąd jest moje pytanie, czy dzieci będą miały dostęp, tak jak było to na Orliku. I drugie moje pytanie dotyczące tego, jaki koszt będziemy, czy jest oszacowany koszt utrzymania, ponieważ mają to być z tego, co pan burmistrz mówi, na którejś sesji hale, które będą ogrzewane. Tak pan mówił na sesji, panie burmistrzu, że będą to, no panie burmistrzu, no ja z tego sobie z palca nie wyssałam, to wszyscy słyszeliśmy, że mają być ogrzewane. Stąd właśnie zapytanie moje, czy będą, jeżeli nie będą ogrzewane, to nie ma problemu, ale czy będzie osoba, ponieważ będzie to już teren zamknięty. Przerwę, to jest, żeby nie iść za daleko. Uh-huh. To nie są hale, powtarzam, zadaszenie.
No to nie mogłem nazwać tego halą, więc ale panie burmistrzu, pan mówił, że będą ogrzewane, no to wszyscy słyszeliśmy. Naprawdę, no może się pan przejęzyczył, no być może, ale tak było, bo było tak mówione, że tam mają być jeszcze laserowe te strzelnice i że będzie zadaszone i ogrzewane. No tak pan mówił, stąd moje pytanie. Jeżeli to było przejęzyczenie, to serdecznie przepraszam, ale ja nie kojarzę. Czyli nie będą ogrzewane? Czyli nie będą ogrzewane? Okej, okej. Czyli będą bez wejścia, to będzie sam dach, tak jak jest na lodowisku? Jedna ścianka laserowa, tak, gdzie musi być zamieszczony ten, prawdopodobnie ta instalacja, proszę, nawet nie? Pierwsze słyszę, że ściany są. No ale panie burmistrzu, pan tak mówił na sesji, że będą to hale, które będą ogrzewane, które będą wydłużą po prostu czas na, dla dzieci na prowadzenie lekcji WF-u i cały rok trzeba, będzie można używać. Stąd jest moje, ja zresztą dzwoniłam zapytaniem, czy jest już projekt tego. Niestety projektu jeszcze nie ma, ale są wytyczne i właśnie jest to jako hala z drzwiami, z konstrukcją ścian, z tym, że tak jak ja usłyszałam, to mają być ściany, które będą składane na lato. I stąd moje pytanie, czy jest oszacowany jakikolwiek koszt potem utrzymania energii, utrzymania i czy składanie ścian na... Panie burmistrzu, ale ja zadaję pytanie panu. Ja próbuję się zorientować, ile to mówię, ale dobrze, proszę. I moje pytanie jest takie, czy projektowanie hali, która będzie miała składane ściany, nie spowoduje tego, że to po paru latach po prostu będziemy cały czas mieli awaryjność i cały czas będziemy mieli naprawę tego. Także moje takie pytanie, trzy pytania dotyczące tych hal i jeden mój wniosek, który bardzo państwa radnych proszę o poparcie. Czy ktoś, proszę bardzo, pan radny. Ja chciałbym zadać pytanie odnośnie podwyżek płac, żeby to jednoznacznie wybrzmiało, bo tutaj jest zapisane w projekcie budżetu na 2024 rok burmistrz miasta Bartoszyce założy wzrost płac dla pracowników o około 20%. Moje pytanie brzmi, czy te 20% to jest tylko dla tych pracowników, którzy nie będą, znaczy po podwyższeniu najniższej krajowej nie będą mieli, czy to dotyczy wszystkich obligatoryjnie pracowników budżetówki? Bo to jest zasadnicza różnica. Niektórzy mogą w ogóle nie dostać, nie powąchają tej podwyżki, a niektórzy, ci, którzy mają najniższą, to ci otrzymają podwyżkę. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pytanie ma pani radna Machniewska. Słuchamy uważnie. Panie skarbniku, sprawa dotyczy zakupu energii. Pan wyliczył wcześniej, że będzie to wynosiło, ja rozumiem, że to nie jest łatwe, wyliczył, że będzie to wynosiło mniej więcej 650 tysięcy. Zakup energii będzie tyle wynosił, a następnie zmniejszył pan tą kwotę o 30 tysięcy. Czy to znaczy, że podpisaliście umowę już na stałe kwoty? Nie, to dlaczego zmniejszamy, bo rynek mamy taki, a no właśnie. Ponieważ... Mogę od razu, panie przewodniczący? Ponieważ w tym roku w związku z naszymi inwestycjami, przede wszystkim w te oszczędne LED-y, no w tym roku planowane mamy chyba 500 ileś tysięcy, a wykonamy 400 coś. To myślę, że mamy ten zapas. A poza tym no jest utrzymana będzie ta tarcza do, przynajmniej do półrocza. Także myślę, że spokojnie wyrobimy się. Przynajmniej w tym oświetleniu ulicznym, tak, miejskim. Dziękuję. Czy są jeszcze... Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja to chciałbym się odnieść do tego najnowszego punktu, który został dołączony później nieco odnośnie zakresu prac ZUK w przyszłym roku i ten dodatkowy ósmy punkt dotyczący
remontu dojazdu do przedszkola integracyjnego numer 4 w Bartoszycach na Bema. Ja chciałbym też doprecyzować, myślę, że to zostało ujęte, ale myślę, że jak to powiem, nic się nie stanie, bo tam przy tym wjeździe są trzy miejsca parkingowe. Ja już kilka razy, już lata wcześniej zgłaszałem i do projektu budżetowego też zgłaszałem ten wniosek, żeby z tych trzech miejsc zrobić takie pełnowymiarowe cztery miejsca, bo jest tam miejsce, wystarczy jakiś krzak wyciąć i one są po prostu na głębokość za małe te miejsca i tam te pojazdy muszą, że tak powiem, pokonywać krawężnik i wjeżdżać na trawnik, żeby się zmieścić, żeby był przejazd. Chciałbym, żeby to też było zapamiętane przez realizujących ten wniosek tutaj. Chciałbym też podkreślić, że po pracach podkomisji do spraw bezpieczeństwa tutaj bezpieczny uczestnik ruchu, w której tu grupa duża radnych uczestniczyła, zwracaliśmy uwagę właśnie na to, co na wniosek pani Eli i też chciałbym zaapelować o poparcie tego rozwiązania. I jeszcze też chciałbym poprosić, żeby ująć też zakup luster sferycznych, nie wiem, czy to przez ZUK, czy 6 sztuk dokładnie, bo mamy tu wyliczone i miejsca wskazane w ramach protokołu po pracach podkomisji. 6 luster średnio po 500 zł, no to nie jest, myślę, że wielka kwota, do tego jeszcze słupek, montaż, no to o to też prosili mieszkańcy, to stwierdziliśmy naocznie w ramach prac komisji, podkomisji, za którą też dziękuję i chciałbym, żeby też dynamicznie były realizowane te zalecenia, które, sugestie, które zastosowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej pytań do projektu uchwały nie ma. Zamykam dyskusję. Proszę pana burmistrza o odniesienie się do tych spraw poruszonych. Szanowni państwo, co do wniosków do budżetu, to państwo między sobą będziecie dyskutować i decydować, które wnioski zostaną przez państwa przyjęte czy nie. Ja autopoprawki traktowałem jedynie przez pracę komisji, a nie jestem w stanie w tym momencie się odnieść do każdego z tych wniosków. Co prawda ich dużo nie było, więc myślę, że między sobą możecie podyskutować i zdecydować o tym, bo państwo dzisiaj przyjmują budżet i mają prawo, jak państwo dokładnie wiedzą, również wszelkie zmiany dokonywać, wskazując źródło finansowania, a takowe, jeżeli chodzi o wnioski pani Elżbiety Zabłockiej, było pokazane. Co do hal, wypowiedź była pani Wiolety Poddenek na sesji, jak się nie mylę, czerwcowej. Ja nie wiem, czy ja uczestniczyłem, końcówka czerwca, już sam nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo też mnóstwo tych wyjazdów było wówczas. Ale jeżeli chodzi o koszty utrzymania, są to, będą to koszty oczywiście, jeżeli słyszę o ogrzewaniu, to będzie to ogrzewanie wykorzystywane z ogrzewania miejskiego, więc będą to większe koszty, ale też, drodzy państwo, wybudowanie i możliwość korzystania z większych hal, gdy się ma malutkie salki, czy większych orlików, kiedy się ma malutkie salki w okresie jesienno-zimowym, myślę, że zrekompensuje i na pewno zabezpieczy tą chęć korzystania z większych powierzchni na WF właśnie w okresie jesienno-zimowym i z tego się powinniśmy akurat cieszyć. Koszty są sprawą wtórną, które oczywiście istnieją, ale mają znaczenie dla mnie osobiście bardziej prozdrowotne, jeżeli chodzi o dzieci, że będzie można z tego korzystać. Co do składania i korzystania w okresie popołudniowym z orlików, w okresie letnim myślę, że nie będzie problemu, w okresie zimowym na pewno jakaś forma zabezpieczenia będzie, czyli raczej będzie musiał być albo WF-ista, albo zajęcia prowadzone przez instruktorów, czy osoby, które, czy stowarzyszenia, które wykorzystują orliki w okresie zimowym. Ale myślę, że te szczegóły nie są w tym momencie, no ja nie jestem w stanie o tych szczegółach w tym momencie powiedzieć, bo to wyjdzie nam w życiu, jak to zwykle bywa. Ja tego nie dookreślę w tej sekundzie i proszę nie wymagać, żebym dookreślał, no bo nie jestem w stanie, po budowie będziemy mieli tego świadomość. Projekt budżetu wzrostu płac o 20%. Wszyscy o zakupie energii było mówione. Ostatnich wniosków nie słuchałem. Proszę się nie obrazić, natomiast wyjaśniałem sytuację związaną właśnie z tą halą, bo uważam, że jest to dość istotne. A tutaj, jeżeli były wnioski dodatkowe, to państwo proszę między sobą oczywiście procedować. Dziękuję. Proszę panie Lysz. Panie burmistrzu, czyli rozumiem, że projektując te dwa zadaszenia w ogóle nie szacowaliście państwo, jakie koszty to dla miasta przyniesie? Bo z pana wypowiedzi tak zrozumiałam. I jeszcze jedno moje pytanie, ponieważ w projekcie budżetu
widzimy już, że mamy zwiększone wydatki bieżące nad dochodami bieżącymi, co wcześniej się nie zdarzało. Znaczy w tym roku się zdarzyło i w przyszłym, ale wcześniej tego zawsze mieliśmy nadwyżkę dochodów. I teraz moje jeszcze jedno pytanie jest takie, ponieważ następną inwestycję robimy, która przyniesie na wydatki bieżące. I teraz mam pytanie, czy ma pan pomysł na to, bo tylko z wydatków, z dochodów bieżących będziemy mogli w przyszłości spłacać kredyty. Dochodów majątkowych nie możemy na nie liczyć, bo nie bardzo mamy już co sprzedawać. No mamy kilka działek, ale to niestety nie są aż takie ogromne pieniądze, które nam będą potrzebne. Czy ma pan pomysł w przyszłości, no już nie w przyszłym budżecie, w jaki sposób spowodować, żeby te wydatki bieżące jednak były niższe, bo z tego jedynie będziemy w stanie spłacać kredyty, a w tej chwili bierzemy kredyt na to, żeby utrzymać miasto. A więc moje jeszcze jedno pytanie dotyczące budżetu jest właśnie takie. Co prawda już zamknąłem debatę nad budżetem, ale zapytam jeszcze raz, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos na temat budżetu? Jeśli nie, to zamykam dyskusję. Proszę jeszcze panie burmistrzu odniesienie się. Panie przewodniczący, moja skromność wymaga, aby w okresie teraz zakończenia bieżącego roku, rozpoczęciu tak naprawdę, myślę, że za około 2 miesiące kampanii wyborczej, nie wypowiadać się na temat przyszłości swojego istnienia lub nieistnienia lub działania w zakresach strategicznych. Myślę, że na ten temat będzie czas marcowy, w którym wszyscy potencjalni kandydaci będą się wypowiadać i przedstawiać swoje programy, informując o tym, w jaki sposób zamierzają pokrywać czy deficyty, czy w jaki sposób wskazywać, jak będzie funkcjonować miasto. Ja nie wyprzedzę czegoś, ponieważ moja kadencja zgodnie z prawem kończy się 30 kwietnia, więc wypowiedź taką mógłbym udzielić, gdybym wiedział, że no, będę dalej. A tego, jak państwo wiedzą, demokracja nie pozwala powiedzieć, że tak się ma człowiek, którykolwiek z nas czuć. Dziękuję serdecznie. Ja przepraszam najmocniej, ale ja muszę się do tego odnieść. Panie burmistrzu, pan zostawia pewien temat i nieważne, czy pan go przejął, czy nie, ale to będzie ciężarem wszystkich mieszkańców. I nie możemy teraz, ale rozmawiamy to o pytaniu, które zadała Elżbieta Zabłocka. Czy pan dotyczy budżetu? A w taki, że idziecie w inwestycję, która będzie kosztochłonna. To jest przyszłość, proszę, ale idziecie w inwestycję, nie wstrzymujecie i będzie kosztochłonna? Utrzymanie będzie kosztowne? Będzie. I zostawiacie ludzi ze swoją decyzją, która... No, a mówicie o wyborach. Nie koncentrujcie się na sobie, tylko skoncentrujcie się na tym, z czym zostawiacie mieszkańców. No bardzo proszę, ale będziemy kończyć tą dyskusję. Pięknie mi mówi pan burmistrz tutaj z boku. To są nasze wspólne decyzje, od tego zacznijmy. Jestem wykonawcą tych decyzji w dużej części. W sytuacji projektowania, zgłaszania wniosku nie widziałem uwag, nie widziałem chętnych do obejrzenia tego typu dokumentacji, a była jawna, że takie konkursy są. Więc jakby powiem tak, no mógłby się odnieść do tego ktoś, kto w sytuacji, w której był składany wniosek, a jest możliwość przyjścia, zobaczyć jak on wygląda, o czym państwo dokładnie wiedzą, nie jest to tajne, a dla państwa tym bardziej nie jest to tajne. Więc mają państwo prawo zobaczyć, jak wygląda procedura i rozpoczęcie całego składania wniosku, co jest wpisane w tym wniosku, zwłaszcza, że jest tam forma zaprojektowania, czyli rozwiązania techniczne będą projektowane dopiero, więc drodzy państwo, możliwe, że jeżeli mają państwo jeszcze obecnie oczywiście sugestie, to oczywiście nie proszę ich wypowiadać na sesji, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale zgłosić nam takie sugestie na spotkaniu, czy ewentualnie z projektantem przyszłym, abyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób to byłoby najbardziej efektywne energetycznie, czy najmniej kosztochłonne. Natomiast inwestycje, które są związane ze szkołami, nie będą inwestycjami dochodowymi. To już od dawna o tym wiemy. Czy bym wybudował ogromną halę, na którą bym wydał 12 milionów, czy udaje nam się pozyskać dobre pieniądze na coś lżejszej konstrukcji,
ale pozyskać te pieniądze i cieszyć się z pozyskania pieniędzy na dwie takie hale, gdzie będzie możliwość dużego wymiaru, możliwości korzystania w ciągu godzin lekcyjnych i zobaczymy tu, dlatego te pytanie było bardzo sensowne, ja sobie je zanotowałem w głowie, dotyczące możliwości pozalekcyjnych korzystania przez mieszkańców czy uczniów z tych orlików i to jest jak najbardziej sensowne i dobre pytanie, bo warte rozważenia, aby jak najbardziej to było też wykorzystywane po godzinach lekcyjnych, więc to wszystko jakby wyjaśni się oczywiście w praniu, natomiast przy tej sytuacji i mówieniu tak, jeżeli chodzi o koszty, to jesteśmy świadomi, że te koszty będą rosły wszędzie. Pytanie, dlaczego one są wyższe, jak pani radna Zabłocka powiedziała, w stosunku bieżące, w stosunku do dochodów bieżących, z prostego względu. Poobcinano nam wiele rzeczy, zmniejszono obciążenia podatkowe mieszkańców całej Polski, wyrównania, które do nas docierają, pokrywają nam to, panie burmistrz, przepraszam, panie sekretarz, panie skarbniku, przepraszam, w ciągu roku w dużej części pokrywają nam tą różnicę w wydatkach i dochodach bieżących, bo dostajemy na koniec jeszcze kawałek wyrównania. Czy te wyrównanie w 100% nam pokrywa? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę, że warto o to zapytać pana skarbnika. Natomiast jedna rzecz. Miasto nierozwojowe może oczywiście zamknąć się w etapie tego, co posiada i tworzyć tylko inwestycje, które załóżmy nie dają kosztów, lub miasto rozwojowe zachęca do tego, aby w tym mieście mieszkać, mieć ich, tych mieszkańców więcej, czyli robić zdrowszą infrastrukturę. To dotyczy również budowy mieszkań, o czym państwo wiedzą, budowy, przekazanie terenów dla wojska i budowy mieszkań dla wojska, czyli ściągnięcia potencjalnych rodziców, dzieci, które będą uczęszczały do poszczególnych szkół. To wszystko ma znaczenie dla rozwoju miasta. Jeżeli przygotowujemy fajną infrastrukturę, jeżeli powoli korzystając z pieniędzy zewnętrznych, udaje nam się inwestować w rzeczy, które oczywiście przynoszą koszty, ale przez to potencjalnie jest szansa zdobycia większej ilości mieszkańców, czyli poprawienia komfortu życia, ale przez to i chęć zamieszkiwania w Bartoszycach, no to to ma sens. I to jest chyba długoplanowość, która jest we wszystkich państwa głowach. Może się czasami różnimy tematem realizacji, czy czasem realizacji danych rzeczy, ale myślę, że nikt z nas nie powie, że nie chce, żeby w tym mieście było coraz bogatsza oferta, coraz bezpieczniejsze miejsca, coraz bardziej wykorzystywane miejsca, które będą niestety generować koszty, ale jak nas będzie więcej, to te koszty będą przez większą ilość mieszkańców pokrywane. I po części też przez mieszkańców korzystających również spoza Bartoszyc, którzy też mogą nam się jakąś kropelką do tego dołożyć, bo nikt nie powiedział, że z czasem tam nie będzie zajęć jakichś odpłatnych, tak? Co jest jakby też logiczne, stowarzyszenia, wiele stowarzyszeń, które się tworzy, sportowych klubów też jakąś odpłatność ponoszą, ale to jest bardzo szeroka dyskusja na ten temat, możemy dyskutować, no mówię, na debatach, a nie myślę i to na wiele, wiele lat patrząc, bo ja nie mogę powiedzieć na wiele lat, ja mogę powiedzieć na ten rok, tak, budżet jest trudny, jak każdy zresztą, jedne nam się fajnie udają i to mówię wprost, też udają się, bo nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, to jest projekt budżetu. On będzie ewoluował w ciągu roku, jeżeli się okaże, że od czegoś musimy odejść, nawet z dofinansowaniem, to będzie nasza wspólna decyzja, jestem tego świadomy. Bo okaże się, że czegoś nie skryjemy, to też będzie nasza wspólna decyzja. I to jest jakby nasza też odpowiedzialność za to. Teraz przyjmujemy projekt, a później, jeżeli okaże się, że czegoś nie będziemy w stanie pokryć, albo coś będzie przewyższało nasze możliwości, to możliwe, że z pewnych mniejszych, drobniejszych rzeczy będziemy rezygnować. Ale myślę, że z dofinansowań, ja ze swojej zasady i praktyki, państwo zresztą też długoletniej, nie warto rezygnować, bo nie wiadomo, kiedy się trafi jakiekolwiek inne dofinansowanie. Budżet państwa też jest bardzo napięty. Jest nadwyrężony przez ostatnie lata. Pozytywnie oczywiście dla samorządów. Ja się cieszę, że my zdobyliśmy te pieniądze, ale on też z czegoś musi być pokryty, więc te dofinansowania mogą być mniejsze. I tutaj nie mówię, że i tu nie daj Boże nie daję szpileczki dla obecnie rządzących czy poprzednich rządzących. Każdy miał swój jakiś pomysł na to, tak? A jeden robi bardziej w stosunku do samorządów, jakby przekazuje tych pieniędzy więcej, zadłużając w jakiś tam sposób państwo albo korzystając ze środków, które pojawią się w przyszłości, a drugi no musi to w jakikolwiek sposób spłacać, tak? Ja też my wszyscy przez pewien czas spłacaliśmy poprzednie długi. Mamy świadomość, że też mieliśmy problem z zaniechaniem pewnych inwestycji i możliwe, że one byłyby tańsze w następnych budżetach, gdyby były pozyskane pieniądze, a wówczas nie były pozyskiwane.
My staramy się pozyskiwać wszystkie możliwe pieniądze, wchodzić we wszystkie możliwe projekty i powtórzę i zapraszam na każdym etapie, zresztą państwo często mnie sami proszą, żebym wszedł w taki, inny, większy, mniejszy projekt. Ostatnio pana radnego Kapuścińskiego, nie obrażając pana przewodniczącego, musiałem gasić. Powiedziałem, że nie wejdę w następny projekt, bo już jesteśmy w takiej sytuacji napiętej, że nawet jak mam dołożyć 30% czy 40%, ja tak naprawdę już na siłę nie wchodzę, bo mamy naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany budżet i każdy już nawet procent dodatku do jakichkolwiek nowych pomysłów będzie problematyczne, a jeżeli one będą, to trzeba już je rozkładać nie na najbliższy 24 rok, a raczej 25, 26, 27. Myślę, że to jakby z mojej strony to jest wyczerpana wypowiedź. Drodzy Państwo, no cieszymy się z inwestycji, chcemy je robić. Zależy na tym, żeby była otwartość miasta na tego typu działania i jest taka otwartość. I z Państwa strony, patrząc na większość głosowań, które się wydarzają w ciągu roku, właściwie znakomita większość, jak prawie nie wszystkie, no to Państwo jakby idą tą linią, którą gdzieś tam wspólnie założyliśmy przy budżecie 2023 roku. I życzę sobie, przynajmniej z Państwa w tym składzie, i ze mną w tym składzie do kwietnia, abyśmy realizowali to w sposób profesjonalny, najlepszy, w jaki sposób potrafimy, według naszej wiedzy, według naszego doświadczenia, no i według też naszych zdrowych chęci na przyszłość. Dziękuję serdecznie. Proszę, pani radna Zabłocka. Panie burmistrzu, ja tutaj nikt nie podważa inwestycji. Tylko uważam, że jeżeli robimy inwestycje, to przynajmniej szacunkowo powinniśmy sobie robić od razu taki zarys, ile to nas będzie później w przyszłości kosztowało, bo tu nikt nie podważa, fajnie, tylko tyle, że jeżeli panie burmistrzu, ma to być zamknięte i dopiero teraz pan mówi, że zastanowicie się, czy rzeczywiście po obiedzie będą dzieci mogły korzystać, no to dla mnie to już jest takim dziwną rzeczą, że coś budujemy. Orlik miał być... No ale panie burmistrzu, Orlik miał być takim założeniem, że dzieci są na powietrzu, przebywają, mają otwarte, przebywają w każdej chwili, kiedy chcą, mogą pograć w piłkę. Jeżeli to ma być zamknięte i nie odpowiedział pan na moje pytanie, bo z tego co widzieliśmy, ściany... Z tego, co ja się orientuję, ściany mają być zamykane i moje pytanie było takie, czy nie rodzi to niepokoju, że będzie to po prostu bardzo awaryjne? Bo ja z moich informacji, bo ja dzwoniłam w sprawie tych tu do Urzędu Miasta i otrzymałam taką informację właśnie, że na lato ściany mają być zamykane, tak jakby ma zostać zadaszenie. I stąd moje pytanie, czy nie martwimy się tym, że będzie to awaryjne, jeżeli to ma być zamykane i otwierane? Ja nie wiem, bo teraz się zastanawiam, to pani propozycją jest, nie wiem, wyłączenie tego z budżetu, bo ja teraz nie rozumiem, bo już o awaryjności pewnych rozwiązań, mówić, kiedy są gwarancje, konkretne gwarancje na daną rzecz. Jeżeli coś będzie awaryjne i w okresie gwarancyjnym zacznie się psuć, to będzie musiało być naprawione na koszt wykonawcy. Więc raczej wątpię, żeby wykonawca chciał zrobić coś, co będzie z natury awaryjne. Rozkładanie też nie będzie, że tak powiem, 10 razy w ciągu dnia, czy składane. No to też, a co do popołudni, powtarzam, że cieszę się z tego pytania, ponieważ ja nie jestem w stanie określić harmonogramu pracy Orlika na dzisiaj. Ja nie pracuję w szkole i cieszę się, że pani taki wniosek złożyła z zapytaniem. Ja nie mam tego w głowie, naprawdę dlatego się wypowiedziałem w sposób, według mojej wiedzy, że jeżeli będzie możliwość korzystania, jestem za tym, więc ja tutaj nie zanegowałem pani wypowiedzi i cieszę się, że taki wniosek padł i na etapie projektowania i korzystania z tego i tak zwanego budowy harmonogramu korzystania z tego typu obiektów jest to jak najbardziej sensowny i mądry wniosek i tylko tyle powiedziałem, że nie jestem, nie daj Boże, przeciwny, żeby to było, no całodobowe nie będzie, bo i szkoła nie jest całodobowo pootwierana, tak? I odpowiedzialność za mienie ponosi, jakby nie patrząc, szkoła, więc i szkoła będzie musiała w jakiś tam sposób myśleć, jak będzie realizować daną rzecz, jak będzie możliwość korzystania z danej rzeczy bezpiecznie. Jeżeli szkoła
Mikoła albo Bosir, bo też nie wiem, który OLiK jest pod Bosir. Tak, no dobrze, dobrze, może pani, na pewno ma pani rację, bo ostatnio akurat na ten temat rozmawialiśmy, pan dyrektor mnie też poprawiał, więc jak najbardziej sensownie. Natomiast no tu już widzę, że pani Wioletta przyszła, mówię, ja nie mam w głowie tych wszystkich projektów wstępnych, zwłaszcza, że one już są sprzed dobrych kilku miesięcy, a w międzyczasie potworzyło nam się mnóstwo innych i nad nich tak naprawdę ślęczyliśmy godzinami, to długimi godzinami. Natomiast z tego, co widzę, tu są jakieś koszty oszacowane, tylko to jest szacowanie kosztów, one nigdy oczywiście nie będą adekwatne do rzeczywistości, ale powtarzam też, myślę, że koszt utrzymania tego typu orlika jest o wiele niższy niż utrzymania całej pełnowymiarowej hali, ale to tak informacje proszę ewentualnie podać. Dobrze, czy odnośnie tych środków pani chce dodać zdania? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, program Orlik to był program pilotażowy. Pierwszy wniosek złożyliśmy w kwietniu. I jak w każdym wniosku musimy zabezpieczyć coś takiego jak utrzymanie efektu zadania. W utrzymaniu efektu zadania szacujemy koszty utrzymania, koszty osobowe, koszty mediów, czyli ogrzewanie, oświetlenie i to zostało oszacowane i we wniosku, który był złożony na szkołę podstawową numer 8 i 4. W każdym z tych wniosków mamy roczne koszty funkcjonowania obiektu. Zostało oszacowane prąd, kanalizacja, ciepło, woda, na przykład mówię. Natomiast tam nie będzie ani wody, ani kanalizacji, ponieważ cała infrastruktura, jak szatnie, będzie w szkołach. Tam będzie tylko przejście, będzie zadaszenie i niezbędna infrastruktura dotycząca na przykład czy ogrzewania, czy wentylacji, czy oświetlenia. Ale to będzie szczegółowo uzgodnione na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Bo może się okazać, że na przykład w planach wcześniejszych Ministerstwa Sportu, który ogłaszał ten program i dał przykładowe wizualizacje zdjęć, były ściany, które były składane. Natomiast teraz może się okazać, że są wykonawcy, którzy zaproponują nam inną technologię zadaszenia i utrzymania tego obiektu jako obiektu całorocznego, na przykład z innym jakimś swoim pomysłem. I to dopiero będziemy robili na etapie dokumentacji projektowej. I wtedy też będziemy wiedzieli, jakie są całkowite koszty realizacji zadania, bo w tej chwili to są tylko szacunkowe, tak? I to jest zaplanowane na cały rok 2024 i dlatego zostało wpisane do budżetu na 2024. I w momencie, kiedy przygotowywany był projekt, obligatoryjnie było zapisane, że obiekt będzie udostępniony popołudniami i weekendami. Było zapisane, że obiekt będzie udostępniany dla innych uczestników niż uczniowie szkół podstawowych, również wieczorami i weekendami, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami szkół albo z Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ponieważ musi być jakiś harmonogram, który przewiduje, że nie wszyscy naraz tam wejdą. I obiekt zaplanowany był do otwarcia w godzinach od 8 do 20. Natomiast jeżeli by były zajęcia dłuższe, no to na pewno to by było przedłużone. To wszystko jest wpisane we wniosku i to wszystko było na etapie przygotowania dokumentów składanych do Ministerstwa Sportu, przez nas sprawdzane i konsultowane. Dziękuję. Proszę Państwa, wracając do wniosków zgłoszonych w trakcie dzisiejszej sesji, a dotyczących budżetu miasta, odnotowałem, że pani przewodnicząca komisji, pani Lucyna Jędryczka, w punkcie 8 proponuje, żebyśmy dopisali remont drogi dojazdowej. Proszę może powtórzyć, bo chcę go później rozszerzyć, żebyśmy wiedzieli. Mówię to do protokołu i żebyśmy później mogli to wpisać do zadań Zakładu Usług Komunalnych, literalnie tak jak ustaliliśmy. Proszę o wniosek pani radnej Lucyny Jędryczka. To jest wniosek komisji. Mamy też taki wniosek o ogłoszenie przerwy, bo dlatego, że chcielibyśmy porozmawiać na temat właśnie tejże inwestycji, o której dyskutowaliśmy, bo być może będziemy wnioskować o wyłączenie jej z budżetu. Także bardzo proszę o przerwę. Wnioskuję o przerwę. Dobrze. Jest godzina 11:20. Do godziny 11:35 ogłaszam przerwę.
wznawiamy obrady po przerwie. W dalszym ciągu jesteśmy jeszcze przy debacie na temat budżetu. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać? Pan radny Sarzyński, proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, nie wiem, czy pan wie, ja akurat miałem przyjemność korzystać z takich hal. To są hale powietrzne, to takie balony jak zamki, coś w rodzaju. I nie wiem, czy to nie byłoby tańsze, jak stawianie tych takich konstrukcji stalowych i zamykanie, odmykanie. Po prostu tam jest powietrze, podwójna ściana ta hala, balon taki, gdzie można korzystać ze sportu. I dosyć bezpieczne, ponieważ tam wszystkie ściany są miękkie. Dziękuję. Pan radny Puszko, pani radna Machniewska po nim. To znaczy ja tutaj chciałbym się wypowiedzieć jako nauczyciel, bo jestem nauczycielem i rozmawiam też z nauczycielami, którzy właśnie uczą wychowania fizycznego w tych szkołach i nauczyciele po prostu przyjęli to z ogromnym optymizmem. Tak samo też dyrektorzy są jak najbardziej za tym, bo te hale, które są w 8 i w 4, one są naprawdę bardzo małe i tam dzieciaki się cisną. Większość dzieci po prostu, to jest prowadzone zajęcia są w takim systemie dwuzmianowym. Natomiast no, zdarzają się czasami takie sytuacje, że dzieci nie mają gdzie ćwiczyć. Tak? Także ja uważam, że powinniśmy wszyscy tutaj zachować się, wziąć dużą odpowiedzialność i zagłosować jak najbardziej za tym, tak, żeby te obiekty sportowe powstały w naszym mieście, tym bardziej, że otrzymamy ogromne dofinansowanie. I więc innym razem nam się taka szansa po prostu nie powtórzy. Także ja osobiście będę głosował za tym, żeby właśnie te obiekty sportowe powstały i proszę szanownych radnych, żeby również po prostu zachowali się w ten sam sposób. Dziękuję bardzo. Pani radna Machniewska, proszę. Fajnie, że pan powiedział o odpowiedzialności, bo po pierwsze zwracam się teraz do nauczycieli, bo nie wszyscy popierają ten pomysł, kosztochłonny, a mianowicie czy coś wiecie na temat wyżu demograficznego, bo ja nic nie wiem, wy tak optymistycznie podchodzicie, mamy dużo dzieci, cisną się, dobra, nie ma sprawy, tak, dzisiaj, no ale ja nic nie wiem o wyżu demograficznym, że nadciąga i będzie taka potrzeba, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli my mówimy, bo właściwie została wyrażona taka polityka życzeniowa, czyli żeby tutaj ludzie przyjeżdżali, tutaj mieli rozrywkę. No ileż można pakować na rozrywkę? Ludzie nie będą tu przyjeżdżać, nie będą tutaj siedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będzie pracy, tak, nie będą mieli z czego się utrzymać, no to po prostu nie będą tutaj przyjeżdżać, bo nie będą mieli ofert pracy, nie będą tu się osiedlać, a będą wręcz przeciwnie, musieli z tymi dziećmi wyjechać. Usłyszałam, że szkoły zawsze będą. No będą, ale nikt nie powiedział, że nie trzeba będzie w którymś momencie ich łączyć. Ja się trochę dziwię nauczycielom, że co niektórzy się nie boją, że mogą niedługo tracić pracę, ale widać optymizm jednak dominuje. Druga sprawa, taka polityka życzeniowa typu, bo będą ludzie przyjeżdżać, posługiwanie się właśnie dziećmi, bo to my wszystko dla dzieci robimy. No, proszę pana, no właśnie to jest takie granie na emocjach. No dla dzieci wiadomo, każdy chce uchylić nieba. To jest bardzo normalne. Każdy dba o dzieci. To jest prawda. Ale jeszcze raz mówię, trzeba też pomyśleć o tym, żeby rodzice mogli utrzymać tych dzieci, czyli pomyśleć o rodzicach. A jednak my ciągle mamy za mało informacji o tym, jakie będą koszty utrzymania, jakie będą szacunkowe koszty inwestycji. No przecież ile przez 5 lat słyszeliśmy o szacunkowych kwotach inwestycji, które się nigdy nie zamknęły, wiadomo, bo się nie zamkną. Mamy dzisiaj taką sytuację, a nie inną. Koszty rosły i to bardzo poważnie. Zamykały się w bardzo poważnych kwotach. Zaczynaliśmy od niewinnie brzmiących kosztach, typu, nie wiem, 7 milionów, a kończyło się na 20 milionach. No tak nie możemy tak myśleć. Jeszcze raz mówię, dużo już wpakowaliśmy i hale mamy.
I halę mamy, dużą halę mamy, tak? Poszły tam pieniądze. Dużo zrobi, panie burmistrzu, nie ujmuję panu, bo rzeczywiście dużo pan zrobił. Ja przede wszystkim jestem zadowolona, że pan poszedł w drogi. I za to chwała, bo rzeczywiście postawił pan na drogi. Ja też uważałam, że drogi są najważniejsze. Chwała. Niektóre inwestycje, jak pan wie, krytykuję, nie podobają mi się, tak? No to jest tak, tak jak pan ma prawo, tak i ja, tak jest, wypowiedzieć się. Ale następna, która, jeszcze raz mówię, nie wiemy, w czym się zamkniemy. Mamy niespokojne czasy. Dlatego ja pana pytałam o zakup energii. Pan zmniejszył o 30 tysięcy. No tak optymistycznie, rynki energii są bardzo niestabilne, dlatego no, mówię, to było bardzo optymistyczne. Nie wiemy, co się będzie działo, ale tak, ta inwestycja, chciał, nie chciał, będzie obciążała nas wszystkich. Nas wszystkich. I no nie wierzę w to, że nauczyciele z takim optymizmem dzisiaj podchodzą i mówią, ach, bo to dla dzieci, ono tak, dla dzieci, bo my myślimy o dzieciach, to jest bardzo potrzebne. No wszystko jest potrzebne, ale potrzebna jest też stabilizacja finansowa, żeby ludzie tu mogli żyć spokojnie, a nie szarpać ich kosztami. Czy ja apeluję w takim razie, jeżeli jesteście za tym, to apeluję do mieszkańców Bartoszyc. Jeżeli będziecie pałowani następnymi podwyżkami, wysyłajcie te decyzje do ludzi, którzy są za tą inwestycją z dopiskiem. To teraz płać. Dziękuję bardzo. Ale to już proszę ad vocem i tego tematu już kończymy, akurat ten temat stricte. Proszę uprzejmie. Ad vocem wypowiedzi szanownej radnej. Ja jestem za tym, żeby mieszkańcy byli zdrowi, żeby dzieci się ruszały, żeby nie siedziały właśnie przed komputerami, żeby były w ciągłym ruchu. No i na sporcie po prostu, no wiadomo, że się nie zarabia, tak? Każde miasto dokłada do sportu i te obiekty to jest, można powiedzieć, takie zbawienie dla tych szkół, tak? Bo tam po prostu no, dzieci no, nie mają warunków do tego, żeby móc korzystać właśnie z obiektów sportowych przez cały rok. Także ja osobiście będę jak najbardziej za tą inwestycją, bo uważam, że ta inwestycja jest jak najbardziej potrzebna, tym bardziej, że będą też strzelnice laserowe, tak? Z których mieszkańcy Bartoszyc będą mogli po prostu również skorzystać i będą mogli doskonalić swoje umiejętności strzelnicze. Wiemy. Dobrze, jeszcze dziękuję. Pani radna Ewa Kapusto, później pan Tadeusz Zarewicz. Postaram się bardzo szybko. Proszę państwa, jako wieloletnia nauczycielka, może już nie teraz pracująca i nie ucząca WF-u, co prawda, ja jak najbardziej jestem za tym, żeby to, co możemy i zainwestować w nasze dzieci i w naszą młodzież, to naprawdę zainwestujmy. To, co przyniesie nam czas, to zobaczymy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie możemy się zamykać tu i teraz, powiedzieć trudno, nasze miasto jest stare, wymiera, więc nic nie będziemy tutaj robić. To, że są orliki, one są nie tylko dla dzieci, chcę zauważyć, ale są również i dla mieszkańców, i dla dorosłych. I bardzo często orliki są wykorzystywane właśnie w godzinach popołudniowych przez osoby starsze i dorosłe. Czyli i młodzież, i starsze, i też emeryci też korzystają z niektórych orlików. Natomiast ja mam taką cichą nadzieję, że po tym projekcie, który będzie teraz zrobiony właśnie w ósemce i w czwórce, następną szkołą będzie szkoła numer 3, której nie ma boiska w tej chwili i hala jest bardzo niewymiarowa. Także bardzo trudno, muszę pani powiedzieć właśnie, że chcę jednak, żeby tamten sport też się rozwijał. Pan radna Zarewicz, później pani radna Zabłocka. Szanowna Rado, w październiku miałem okazję być po prostu na pogrzebie w Olecku. Olecko też jest miastem zaściankowym, tak jak Bartoszyce. Miałem okazję rozmawiać z włodarzami poprzedniej kadencji i tej kadencji. W poprzedniej kadencji włodarze mówi, no trudno było zdobyć pieniądze, żeby coś robić dla młodzieży. W tej chwili tam jest jednostka wojskowa budowana. Fakt, że to jest z kontenerów. I teraz rozmawiając z obecnym włodarzem mówi, słuchaj, mówi, to nam nakręciło koniunkturę, ponieważ jest taka sprawa, że miejsca pracy, druga rzecz, mówi, w sklepach ożyło to wszystko, wpływają większe pieniądze do budżetu, mówi,
i jest całkiem inaczej. To jest jednostka, która ochraniać ma pierwszym rzutem przesmyk suwalski. Także, szanowni państwo, nie bójmy się tego. Ruszajmy i niech to wszystko się rozwija. Skąd tak jest. Pieniądze można zdobyć, starajmy się w tym kierunku iść. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zabłocka. Szanowni państwo, ja nie wiedziałam, że ja taką burzę wywołam w ogóle, szczerze powiem, bo miałam proste, zwykłe pytania, a z tego zrobiło się nie wiadomo jaka burza. Ja chciałam powiedzieć jedno, ja jestem jak najbardziej za zrobieniem tych boisk, tylko tyle, że chciałam mieć informacje, bo nie podnoszę nigdy ręki, jeżeli nie mam pełnych informacji. Natomiast rozmawialiśmy w czasie przerwy z panią Poddenek, która powiedziała, że jeżeli nie ogłosimy przetargu, tak naprawdę nic nie będziemy wiedzieli. Może się okazać, że w przetargu wyjdzie taka kwota, że będzie dla nas zaporowa po prostu i że jej nie będziemy w stanie zrealizować tych dwóch inwestycji. Stąd tak już kończąc może to całe moją burzę, którą wywołałam, chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że po prostu jeżeli wykonamy, to będzie to odpowiednio zaprojektowane, w co mówiliśmy, że się włączymy, bo pani Poddenek powiedziała, że po prostu nas zawiadomi o tym, kiedy będzie z projektantem spotkanie, wtedy, tak żebyśmy mogli swoje uwagi również też włączyć. Także ja tylko tyle mówię, nie wiedziałam, że taka ogromna burza się z tego zrobi. Dziękuję. Pani radna Grażyna Baranowska. A ja rozmawiałam w przerwie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 i jeżeli Orlik podniesie jakość pracy szkoły, także tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Dziękuję bardzo. No to i kończymy to. Jeszcze pani radna Krystyna Duda. Może usłyszę ile miejsc pracy, skoro pan Nazarowicz powiedział, to ile miejsc pracy będzie, bo powiedział. Pani radnej z Markniejskiej zwracam uwagę, że przewodniczący udziela głosu. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. To ja teraz może zmienię temat, bo już dość o tych boiskach. Bym chciała zapytać pana skarbnika, czym spowodowany jest tak ogromny wzrost płac w dziale Urzędy Wojewódzkie, bo nikt z nas o to nie pyta, a tam jest zdaje się 200% czy ileś zwyżki wynagrodzeń i bym prosiła o jakieś wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Związane to jest z tym, że w tym projekcie, to jest pierwszy raz w tym w ogóle w budżecie jest pokazana faktyczne wydatki na osoby wykonujące zadania zlecone. Do tej pory ta, powiedzmy, te połowa, te 100% było planowane w budżecie Urzędu Miasta. Po kontroli NIK-u, gdzie NIK jakby zażądał od nas wykazania faktycznych kwot, no, stwierdziliśmy, że no to trzeba zrobić po prostu tak, żeby wykazać 100% i państwu, żeby wiedzieli ile to kosztuje. No i to jest jedyny powód po prostu. Ile dopłacamy? Bo dopłacamy około 50%. Drugie tyle, tak. Ile utrzymujemy, tyle dopłacamy. Czyli planując zwyżkę, będziemy żądać od wojewody wyrównania, bo możemy wystąpić na drogę sądową. Każde zadanie zlecone powinno wymaga być pokrycia kosztów. Wobec tego są miasta, które odważyły się już niejednokrotnie do sądu wystąpić do sądu o zwrot wydatków poniesionych na wykonywanie zadań rządowych. Dziękuję. Już nie. Dobrze. Proszę państwa, przejdziemy teraz do wniosków, które padły tutaj na sesji odnośnie budżetu. Ja może przed chwilą jeszcze pani pozwoli, pani przewodnicząca, bo na początku pani oddałem głos, ale może wrócę do wniosku pani Eli Zabłockiej. Chodzi o montaż tych progów zwalniających, o których mówiłaś. Proponuję, żebyśmy to wpisali do zadań ZUK-u, gdyż bez sensu jest, powiedzmy, środki z ZUK-u wkładać do budżetu i tam je zapisać, jeśli one są, jeśli dobrze zrozumiałem, źródło finansowania. A jeśli nie, to proszę o konkretne propozycje, konkretnych zmian w budżecie.
Ja się nie zgodzę na przeniesienie, dlatego że jak widzimy, większość zadań ZUK-u jest z zeszłego roku, a więc tak naprawdę, czy sprzed 4 lat, a więc to nie ma zobowiązania, że będzie to wykonane. Ja proponuję, żeby zabrać z ZUK-u te pieniądze, które zostały przeznaczone przez komisję, pan burmistrz dał to autopoprawką, żeby z tamtych pieniędzy zabrać 24 tysiące i przenieść to na drogi publiczne do wykonania, może być również jako konkretnego zadania. Także nie zgodzę się na to, żeby było wpisane. Dobrze. I to w takim razie, bo wobec tego będziemy mieli dwa głosowania, ale już przy okazji załatwimy tą sprawę, jeśli chodzi o wniosek. Zapisałem tutaj pod numerem 8, jeśli chodzi o zadania ZUK-u. Remont drogi dojazdowej. Pani tylko dopełni jeszcze, o jaką drogę chodzi, remont drogi dojazdowej. Remont drogi dojazdowej do przedszkola integracyjnego numer 4. To jest taka od zjazdu z ulicy Krema, taki kawałeczek, gdzie jest wykruszona, wyłamana trylinka i... I po zdaniu, które pani wypowiedziała, proponuję, żebyśmy dopisali. To byłby wniosek dla ZUK-u. Montaż i z uwzględnieniem 4 miejsc parkingowych, bo tam są 3, a jak się okazuje, jest możliwość wygospodarowania 4 miejsc parkingowych. Jeśli będzie taka możliwość, oczywiście, to tego, to taki będzie brzmiał zapis dla zadań ZUK-u dodatkowy pod numerem 8. Jeśli chodzi o zakup luster wnioskowanych przez pana Karola Kapuścińskiego, wydaje się, że to w ramach takich kosztów bieżących, prawda, jest stanowisko w tej sprawie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa i zakup tych luster. Tak, nawet jest tam paragraf zapisany, także tego nie ruszamy. W związku z tym, że proponuję wobec tego, żebyśmy najpierw przegłosowali, proszę uwagę, żebyśmy najpierw przegłosowali wniosek pani Elżbiety Zabłockiej, już go powtarzać chyba nie będziemy, bo wiemy, o co chodzi. Kto z panie panów radnych jest za zmianą w budżecie zaproponowaną przez panią Elżbietę Zabłocką radną? Proszę o głosowanie teraz. Wniosek został zaakceptowany, przyjęty jednogłośnie, czyli zmiana w budżecie, może mówiąc ściślej. I teraz proponuję, żebyśmy przegłosowali. Jeszcze nie. Prace dla ZUK-u, które nakazujemy zrobić w przyszłym roku. Chodzi o wniosek tej remontu drogi dojazdowej plus te parkingi, o których już nie będę mówił, bo słyszeliśmy ten wniosek. Kto z państwa jest za tym, aby uzupełnić tę pracę dla ZUK-u o tenże wniosek? Kto jest za? Nie działa. To cofnąć jeszcze raz. Działa. Karol? Tak, również ten wniosek został podjęty jednogłośnie. Zadanie to będzie wpisane dla ZUK-u na 2024 rok. Po tych zmianach, które ustaliliśmy, proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania nad całością projektu uchwały. Przepraszam, panie przewodniczący, ale ja bym chciała, żeby również głosować nad wnioskiem wyłączenia tej inwestycji dotyczącej zadaszenia orlików. A ja nie usłyszałam takiego wniosku. A przepraszam, to ja tak bardzo bym prosiła. Dobrze. Jest jeszcze możliwość przegłosowania wniosku? Tak. I później będziemy całą uchwałę głosować. Kto z pani panów radnych jest za wnioskiem pani Machniewskiej o wyłączenie tej inwestycji? Rozumiem. Proszę o głosowanie teraz. Momencik. Wnioski, to muszą być wnioski. Kiedyś za czasów poprzednich głosowało się
ręką wszystko było jasne, ale proste. Ale ustawa też przewiduje, że można dzisiaj zagłosować. Można, proszę, gdzie pani tak wyczytała? Idzie. Nie można ręką głosować. Jak nie mogę? A czym można, głosuję? Jeżeli sprzętnie. Ręką głosuję. Palce. Stwierdzam, że wniosek zaproponowany przez panią radną Machniewską upadł. Nie uzyskał większości. Dobrze, teraz przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce na 2024 rok. Dodam, wraz z autopoprawką, którą zaakceptował pan burmistrz, sporządzoną przez komisję, z załącznikiem do uchwały zawierającym wykonanie zadań przez ZUK oraz z przyjętymi wnioskami, mam tutaj na myśli wniosek pani radnej Elżbiety Zawodzkiej. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem, już nie wiem którym, 1/77, proszę o głosowanie teraz. Budżet na 2024 rok. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała budżetowa na 2024 rok została przez Wysoką Radę podjęta. Proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, w trybie bez trybu, ale ponieważ państwa opuszczam już o tej godzinie, tak jak wstępnie mówiłem, jest godzina 12:01. Mnie reprezentować będzie na sesji pan burmistrz. Ja ze swojej strony chciałbym państwu podziękować za ten rok pracy, wspólnej pracy i życzyć wszystkiego dobrego na święta. I dla państwa, i dla mieszkańców Bartoszyc, ale również tego, abyśmy zakasali rękawy, bo to jest jakby podstawa i w nowym roku pracowali, nie zważając na to, że czeka nas oczywiście kampania, żebyśmy każdy miesiąc poświęcali dla miasta, tak jak to czynicie co roku. Dziękuję państwu serdecznie za ten rok. Dziękujemy bardzo. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyca na lata 2024-2040. Projekt oznaczony numerem 2/77. Informuję Wysoką Radę, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę panią przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2024-2040, oczywiście po naniesieniu przyjętych przez Radę zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. 40. Przy budżecie 40. Proszę państwa, bo tak patrzę, czy o jednej rzeczy, gdzie głosujemy autopoprawki do budżetu w sprawie wydatków niewygasających? Potem. Najpierw zmiany w budżecie, później niewygasy. Dobrze, dobrze, dobrze. Opinie usłyszeliśmy pani przewodniczącej. Kto z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania i tutaj będziemy głosowali wraz z autopoprawką. Mam zaznaczoną autopoprawkę. Nie, to w wieloletniej prognozie finansowej nie mamy autopoprawki. Tak. To ja to się może jeszcze w notatce odnotowałem. Kto z pani panów radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 6a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 3/77. Poproszę również tutaj panią przewodniczącą komisji o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu. Dochody, dział 700, rozdział 700.07, zmniejszenie 800 000 zł z tytułu planowanego dofinansowania budowy kontenerów socjalnych. Jak państwo pamiętają, te wydatki zostały zdjęte z budżetu na sesji w miesiącu sierpniu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758.01, zwiększenie o 13 000
650 zł dochodów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, w tym rozdział 852.03, zwiększenie o 43 tysiące złotych dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi dla podopiecznych przez dzienny dom pobytu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 852.28, zwiększenie o 54 tysiące złotych dochodów z tytułu wpływu zaległości z lat poprzednich za świadczone usługi opiekuńcze oraz zwiększenie o 40 tysięcy złotych wpływów z tytułu odpłatności za świadczone usługi w 2023 roku. Opinia pozytywna. I rozdział 852.95, zwiększenie o 60 tysięcy złotych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni. Opinia pozytywna. Dział 853, rozdział 853.95, zmiana kwalifikacji dochodów oraz zwiększenie o 295,75 zł dochodów z tytułu refundacji podatku VAT. Pozytywna. I dział 853, rozdział 853.02, zwiększenie o 20 tysięcy złotych dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 600.01, zwiększenie o 1500 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników Bartoszyckiego Centrum Informacji. Opinia pozytywna. I dział 754, rozdział 754.16, zmniejszenie o 1500 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej. Pozytywna opinia. Dział 758, rozdział 758.14, zwiększenie o 45 tysięcy złotych wydatków na opłacenie podatku VAT. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, w tym rozdział 801.01, zwiększenie o 32 760 zł wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej. I rozdział 801.04, zwiększenie o 25 tysięcy wydatków na opłatę faktur za media, energię, w tym 15 tysięcy złotych dla przedszkola numer 4 i 10 tysięcy złotych przedszkole numer 9. Oba te rozdziały komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95, zwiększenie wydatków o 295,74 zł z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczane do gospodarstw domowych indywidualnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926, rozdział 926.04, zwiększenie o 50 tysięcy złotych wydatków na energię elektryczną i ogrzewanie BOSIR-u i zmniejszenie o 14 tysięcy złotych planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący, mogę jeszcze autopoprawki. Proszę, Pan Skarbnik. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do złożonych autopoprawek, których komisja już w trakcie obrad nie miała jeszcze, że tak powiem, na stole. I tak, pierwsza to jest zmniejszenie dochodów w dziale 600, rozdział 616 o 971,162,095 zł. I jest to związane ze sprawą, na który mieliśmy dostać dofinansowanie przebudowę ulicy Lelewela. Okazuje się, że jednak tak to nie jest. Najprawdopodobniej pani, która tam nowa, no, błędnie nas zaklasyfikowała do tego dofinansowania. Przysłano już nam dokumenty, założyliśmy rachunek, cała korespondencja już była. No a w ostateczności dostaliśmy informację, że niestety no, nie dostaniemy tego dofinansowania. I to jest związane też z poprawką 2, punkt 2, litera A, że zmniejszamy wydatki o 1 650 000, czyli wszystko to, co było przewidziane
na przebudowę ulicy Lelewela. I zmniejszamy też wydatki w dziale 801, rozdział 801.01 o kwotę 220 tysięcy złotych. Związane jest to z uchwalonym wydatkiem inwestycyjnym modernizacji kotłowni czy ogrzewania w szkole podstawowej numer 1. 8, przepraszam, 8. No, wobec różnych opinii tam na temat zakresu robót zleciliśmy w tym roku wykonanie ekspertyzy i takie sporządzenie inwentaryzacji, co tam jest, co trzeba wykonać. Taka ekspertyza została wykonana, no, niedawno wpłynęła. I na tej podstawie prawdopodobnie w roku, co prawda nie ma tej inwestycji, ale w roku 2024, jeżeli zajdzie taka potrzeba, no chyba będziemy wnioskować o ewentualne wykonanie tego zadania zgodnie z tą ekspertyzą i z tymi zaleceniami, które tam będą ewentualnie zawarte. I punkt trzeci. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 103 tysiące 900 zł. Jest to związane z całością gospodarowania zasobem miejskim gminy. Chodzi tutaj o te wydatki, które w naszym imieniu, o zadania, które w naszym imieniu realizuje lokum. No, jak Państwo wiecie, sytuacja cenowa, w media, opłata mediów, no w ogóle wszystko, kwestia składek na fundusz remontowy, które w ciągu roku są, wspólnoty uchwalają, podwyższają te składki, więc no chcemy jakby zamknąć ten rok, żeby nie przenosić tego długu, zwłaszcza w tej dziedzinie, bo to jest bardzo trudna sprawa, nie przenosić tego długu na następny rok po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopoprawki stanowią integralną część projektu uchwały. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Puszko i później pan radny Lipiejko. To znaczy, mam pytanie do pana skarbnika odnośnie przyznania dofinansowania dla szkoły podstawowej numer 8, bo jeżeli my zdejmiemy środki w kwocie 220 tysięcy złotych, to czy dyrekcja tej szkoły będzie miała pewność, że ta instalacja centralnego ogrzewania zostanie tam naprawiona, bo wiem, że tam są naprawdę duże problemy z instalacją. No w tym roku jakoś udało się uruchomić to, ale ono ledwo działa, bo tam grzejniki to pamiętają jeszcze czasy przedwojenne. Także czy dyrekcja tej szkoły będzie miała pewność, że otrzyma właśnie dofinansowanie na modernizację tej instalacji? Jeżeli zdejmiemy tą kwotę właśnie 220 tysięcy złotych. To może pan radny Lipiejko, później pani radna Machniewska. A ja mam pytanie odnośnie wycofania tego dofinansowania na ulicy Lelewela. Czy to jedną taką przyczyną było tylko błąd tej pani, co w Urzędzie Marszałkowskim się pomyliła i zaklasyfikowała to wniosek jako pozytywny? Czy mamy do tego jakieś uzasadnienie? Co się stało, że nie przeszedł ten wniosek później po rozpatrzeniu tego? Znaczy interesuje mnie, jaka była odpowiedź tego urzędu na to niezaklasyfikowanie tego wniosku. Dziękuję. Proszę pani radna Machniewska jeszcze. Ja podzielam to zdanie, bo nie możemy ponosić wspólnej odpowiedzialności za błąd urzędnika. Ale pomijając, mam takie pytanie, bo nastąpiło takie zmniejszenie, poważne zmniejszenie dochodów, które jest związane z przebudową ulicy Lelewela. I zmniejsza się plan wydatków o 1,650 miliona. To teraz pytanie, jak to wpłynie na całą inwestycję. No mam nadzieję, że ta droga zostanie zrobiona zgodnie ze sztuką budowlaną i nie będziemy tam oszczędzać, bo ona wymagała gruntownej przebudowy. Czyli w ogóle schodzimy z tego? No ludzie, kochani, to my schodzimy z przebudowy ulicy Lelewela, która wymaga przebudowy. Ale głosujemy lekko ręką na, proszę bardzo, na orliki. No ludzie, no weźcie wy się op. No, nie było to odkrywcze. Proszę bardzo, może
Może jeszcze chwileczkę, proszę poczekać. Ja odniosę się tutaj. A później koleżanka Galeta. Okej, proszę. Odniosę się tutaj do sprawy, którą zgłosiła pani radna Machniewska na temat w ogóle całej tej inwestycji. W tym momencie ona jest w ogóle wykreślona z budżetu. Natomiast taka jest intencja burmistrza. No nie może tego potwierdzić, bo go nie ma, ale w rozmowach jest intencja taka, że w związku z tym, że ulica Polna, tak, została jakby, no wypada nam, bo dostaliśmy środki na to i wpiszemy do programu ulicę Lelewela. A jeszcze mam pytanie. Panie radny, ale może dobrze, ale tylko korzystając z obecności pani Wiolety, to może jeszcze, czy ktoś do tego tematu? Jeśli nie, to proszę bardzo. Może wyjaśnimy to dla Lelewela. Są plany osoby zachowania różnych programów, instytucji. Szanowni Państwo, informacje odnośnie dofinansowania na drogę Lelewela dostaliśmy 6 grudnia. Ponieważ została rezerwa, zostały dodatkowe środki przeznaczone na zadania, które były składane w roku 2022. 6 grudnia dostaliśmy taką informację oficjalną. Nie było to do końca błędem pracownika Urzędu Wojewódzkiego, dlatego że ta lista została zmieniona, no i taką informację wypadało urzędom przesłać. Dlatego że część samorządów mogła rozpocząć realizację zadań, które są dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg bez dofinansowania i oni wtedy zdążyliby z tą inwestycją do 15 grudnia. Ponieważ w ustawie o samorządzie gminnym jest taki zapis, że jeżeli są zadania jednoroczne, to umowę z wykonawcą samorząd musi podpisać do 15 grudnia. I my dostaliśmy taką informację, że jeżeli szybciutko ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę, to będziemy mogli to zadanie zrealizować do końca roku, możemy podpisać umowę. Co się później okazało, przetarg został ogłoszony następnego dnia, czyli 7 grudnia. Jednakże myśmy mimo wszystko nie zdążyli z wyłonieniem wykonawcy, bo procedura trwa przynajmniej 14 dni. W związku z tym no, musieliśmy unieważnić postępowanie, no i tak jak już tutaj było mówione, musieliśmy zrezygnować z tego zadania, aczkolwiek zostaną one właśnie dopisane do rządowego programu Polski Ład, do tego dużego projektu Bezpieczna droga do szkoły i do przedszkola. I tam właśnie wypadła ulica Polna i tam dołączymy całą przebudowę ulicy Lelewela z całą dokumentacją, która tam już jest przygotowana. Ponieważ Polno realizujemy z funduszu. Z Funduszu Dróg Samorządowych będzie dofinansowana ulica Polna. Także mamy zabezpieczone na te dwa zadania, jak Państwo rozumiecie, rozwiązania. A tu czas był zbyt krótki i zbyt informacyjny. Panie Wielecce, dziękujemy. Pan radny Azarewicz, proszę. Proszę mnie wytłumaczyć jedną rzecz. Chodzi tutaj o autopoprawkach i w uzasadnieniach. Punkt pierwszy. Wypłata faktury na 360 tysięcy z tytułu wykonania robót budowlanych przy przebudowie ulicy Andersa, która zostanie opłacona. Szanowni Państwo, spokojnie. Tadeusz, nie jesteśmy przy tej uchwale. Jak będziemy przy tej uchwale, wtedy o tym będzie pytanie. Teraz jesteśmy przy czym innym, tego nie mieszamy teraz. Informuje, a potem nie wyjaśni. No nie, to teraz to wyjaśnienie i informacje poproszę przy tej, jak będziemy przy niewygasach, także to nie na temat. Proszę bardzo, pan radny. Niewygasy, chwileczkę, nie mieszać jednej sprawy. Skoro która zostanie opłacona w 2023 roku, jak można opłacać nawet w tym roku, skoro ta praca nie jest wykonana i nie będzie wykonana? Ludzie, nie płaćmy pieniędzy zawczasu. Dobrze. Pan radny Puszko, proszę. Ja nie uzyskałem odpowiedzi na zadane pytanie, bo tutaj zadam pytanie odnośnie tego, czy szkoła właśnie numer 8 otrzyma dofinansowanie. Jakie są ustalenia ekspertyzy, ile ta ekspertyza kosztowała? Nie, tutaj pan skarbnik wcześniej nas poinformował, że już została właśnie wykonana ta ekspertyza. Tak, tak. Także jakie są ustalenia, bo chcielibyśmy tutaj wiedzieć, bo przeznaczyliśmy, z tego co pamiętam, kwotę 260 tysięcy złotych, bo taką kwotę wnioskowała pani dyrektor. I czy dyrekcja tej szkoły
jeżeli my zdejmiemy teraz tą kwotę 220 tysięcy złotych, będzie miała taką stuprocentową pewność, że jeżeli ekspertyza wskaże tak, że jest konieczność naprawy, że te pieniądze po prostu trafią do tej szkoły, bo to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Żeby się nie okazało, że od września szkoła zostanie zamknięta, tak, bo nie będzie działało ogrzewanie. Także tutaj no, proszę dać taką deklarację, tak, że będą te pieniądze po prostu przyznane, bo ja chciałbym po prostu to wiedzieć. To znaczy, jeżeli... I mieszkańcy, i uczniowie, i cała społeczność tej szkoły też również chciałaby mieć taką informację. Ekspertyza zlecona kosztowała 11 tysięcy złotych. Teraz tak, czy my to zdejmiemy, czy nie, to nie ma większego znaczenia, bo najwyżej pozostanie wydatek niewykonany, ponieważ nie możemy tego uchwalić jako wydatek niewygasający, dlatego że nie ma umowy na wykonanie ewentualnych robót budowlanych czy jakichś innych. Natomiast co do części tej ustaleń tej ekspertyzy, prosiłbym pana kierownika Subotowicza. Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że ekspertyza wykazała, że cała instalacja w tym budynku jest do wymiany. A jeżeli chodzi o kotły, to kotły są, no jeszcze mogą pracować, chociaż też w ekspertyzie jest napisane, że no są też są w złym stanie technicznym. Także jak gdyby ta cała instalacja będzie do wymiany w przyszłym roku. Kotły może zostawimy, jak się okaże jeszcze, że będą mogły działać. Chociaż te, tak mam napisane, że też powinny być do wymiany. Na nowo trzeba wnieść, na nowo do budżetu trzeba kosztorys sporządzić i w przyszłym roku. Dobrze. Czy więcej pytań do odnośnie projektu uchwały? Nie słyszę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawkami? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 6b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 4/77. Poproszę panią radną Lucę Jędryczka, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu jest pozytywna do zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036. Oczywiście po naniesieniu tych zmian, które teraz przegłosowaliśmy. Dziękuję. Tak, to będzie konsekwencja tego głosowań dzisiejszych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/77? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w 2023 roku. Projekt oznaczony numerem 5/77. I tutaj również poproszę pana skarbnika o uzasadnienie autopoprawki i otworzymy dyskusję. Szanowni państwo, do tej projektu uchwały zgłaszamy dwie autopoprawki. Pierwsza to jest zmniejszyć wydatek niewygasający w dziale 600, rozdział 616 o kwotę 360 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Andersa i wprowadzić nowy wydatek niewygasający, dział 852, rozdział 852-95 na kwotę 291 524. I teraz tak, jeżeli chodzi o tutaj, co podnosił, już uprzedzając tutaj pytanie pana radnego Zarewicza, chodzi o te 360 tysięcy, to nie jest faktura końcowa, to jest faktura przejściowa i na tą do faktury jest załączony protokół odbioru robót wykonanych, za które należy zapłacić. Można je zapłacić w styczniu,
A można zapłacić teraz. Uważam, że należy wykonawcy zapłacić teraz, skoro możemy. I to jest to tyle na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o to wykonanie sieci komputerowej w naszym MOPS-ie, no robota jest zakończona. Jest sporządzany protokół odbioru. No są jakieś tam zastrzeżenia w tym protokole co do elementów wykonania. Jeszcze nie jest uzgodnione, w związku z tym istnieje no takie niebezpieczeństwo, że strony się nie dogadają i no, nie odbierzemy robót w tym roku, nie zapłacimy w tym roku i znowu trzeba by było to wprowadzać do budżetu roku następnego, więc dla bezpieczeństwa złożyliśmy propozycję uchwały wydatku niewygasającego, żeby tam nie stwarzać jakieś tam zagrożenia, że będziemy musieli znowu nowelizować budżet o tę kwotę. Dziękuję. Poproszę o opinię teraz panią przewodniczącą komisji. Wydatki niewygasające w 2023 roku to są wydatki majątkowe, dział 600, rozdział 616, 1 151 435 minus te 360 z autopoprawki, przebudowa ulicy Andersa i 1 590 300 41 groszy, przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i dział 600, rozdział 653, 3 444 zł, modernizacja monitoringu i dział 926, rozdział 926.01, 876 280 zł, przebudowa stadionu miejskiego i dział 852, rozdział 852.95, paragraf 60.50, 291 524 zł, wykonanie sieci komputerowej w MOPS-ie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki bieżące, dział 700, rozdział 705, 25 000 zł, rozdzielenie przeciwpożarowe budynku BEMA 51. I dział 710, rozdział 710.04, 36 200 zł, aktualizacja uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 14 700 zł, opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to aktualizacja uwarunkowań to było 14 700 i 21 500, opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego. Dział 900, rozdział 901, 29 500, wykonanie operatorów wodnoprawnych w ilości 5 sztuk. Komisja wydatki bieżące zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę, pan radny Lipiejko. Jedno zdanie, poproszę odpowiedzi. Dział 926, wydatki majątkowe, 876 280, przebudowa stadionu miejskiego. Proszę mi wyjaśnić, o co chodzi, bo tak zgubiłem się lekko. To znaczy tak, proszę państwa, bo gdybyśmy tego nie zrobili, mamy jakby tą przebudowę stadionu rozpracowaną na 3 lata bodajże. Gdybyśmy w tym roku nie zapisali tego w wydatkach niewygasających, tych 800 tysięcy, to byśmy musieli przebudować całą harmonogram całej realizacji. W związku z tym mamy podpisaną umowę, możemy przekazać te środki i no po prostu to pozwoli na dotrzymanie tego harmonogramu, to jest w wieloletnim planie finansowym. To tylko tyle. No. Bo jeżeli nie, to byśmy musieli te 874 tysiące zwiększać albo w 24, albo w 25. Tak czy tak, to nic nie zmienia. No ale to nie będziemy płacić, dopóki nic nie zrobią, to nie będziemy płacić. A jest tak i... Tak, dokładnie rezerwujemy kwotę do 30 czerwca, jeżeli wykonają takie zadania, zapłacimy z wydatków niewygasających. Czy wszystko jest jasne? Możemy przystępować do głosowania. Kto z pań, oczywiście projekt uchwały wraz z autopoprawkami poddaję pod głosowanie. Projekt ten oznaczony numerem jest 5/77. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw, lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi. Panie radny Darski, prosiłbym o spokój. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Projekt oznaczony numerem 6/77. Proszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja po zapoznaniu się z tym projektem uchwały zaopiniowała ją pozytywnie, bez uwag. Zwięzła opinia. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/77? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bartoszyce z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Boder Warszawy w Bartoszycach stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 7/77. Również poproszę panią przewodniczącą Lucynę Jędryczkę o opinię na temat projektu Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie zmiany uchwały przeznaczenie terenu do lokalizacji stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Dzierżawca terenu zwrócił się z prośbą o zwiększenie, o możliwość do po prostu przyznania mu większej części działki, zmianę wysokości dzierżawionej powierzchni. Zmiana wynika z konieczności zaprojektowania miejsca parkingowego dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, co wymaga poszerzenia jednego z projektowanych miejsc. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/77? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6e w porządku obrad został zdjęty z naszego porządku obrad. Punkt 6g. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 roku do 2027 roku do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 9/77. Przed przystąpieniem do tego tematu chciałbym poinformować, że Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2023 ustaliło liczbę ławników, którzy powinni być wybrani w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Do Sądu Rejonowego 7 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnik. Wpłynęły 3 zgłoszenia ławników do Sądu Rejonowego. Zgodnie z artykułem 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zwróciłem się z pismem do komendanta wojewódzkiego policji o przesłanie informacji o kandydatach. Otrzymałem odpowiedź, że na podstawie sprawdzeń dokonanych w policyjnych systemach informatycznych odnotowano zachowania świadczące o naruszeniu przez 2 opiniowane osoby porządku prawnego. Wybory zgodnie z artykułem 160 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wybory ławników odbywają się w głosowaniu tajnym i w związku z tym powołamy komisję skrutacyjną. Niemniej otwieram w tej chwili dyskusję na temat tego projektu uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? A jeśli tak, to prosiłbym, żeby nie operować w jak najlepszym stopniu, zminimalizować dane wrażliwe, gdybyście państwo chcieli zabrać głos, a je znacie, te dane wrażliwe odnośnie tych osób. Jeśli nie ma chętnych do dyskusji na ten temat, proponuję, żebyśmy powołali komisję skrutacyjną, bo głosowanie, jak wspomniałem, będzie tajne.
I tutaj poproszę o zgłoszenie 3 radnych do komisji skrutacyjnej, z tego, że ja proponuję, żeby już wzorem poprzedniego głosowania, bo już takowe się odbyło, żeby 2 osoby, które siedzą obok siebie, pani Grażyna i pani Joanna, uczestniczyły w tej komisji skrutacyjnej, i poproszę, żeby jeszcze 3 osobę, bo nie ma pana Marka, kogoś do komisji skrutacyjnej zgłosić. Ja zgłaszam Witolda Darskiego. Pan radny Witold Darski. A to jakaś dziecinada. Proszę, kto jeszcze, kto z państwa chciałby może... Dobrze, ja się zgłaszam sama. Bardzo dziękujemy, Elu. W związku z tym stwierdzam, że komisja... Chyba nie musimy głosować tego, prawda? Przez aklamację przyjmiemy, że powołaliśmy komisję skrutacyjną w składzie pani Elżbieta Zabłocka, pani Anna Adamczyk i pani Grażyna Baranowska jako radna oczywiście. Przepraszam, ale to chyba jednak wymaga głosowania, a tak pani mamy to. Dobrze, proponuję przegłosować skład komisji, który przed chwilą zaproponowałem. O, a jak nas właśnie działa? Ja. Panie, stwierdzam, że Wysoka Rada powołała komisję skrutacyjną jednogłośnie. Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania tajnego, tak jak już to mieliśmy w zwyczaju, bo po raz drugi to robimy. Jeśli by ktoś chciał zachować tajność głosowania i miał zamiar odejść od stołu i dokonać aktu głosowania gdzieś indziej, to bardzo proszę, aby tylko nie wychodzić poza salę. Proszę państwa, w związku z tym, że to chwilę potrwa, ja państwu, przerwy proponuję nie robić. Proszę państwa, ja państwa poinformuję odnośnie punktu 7, który już będziemy mieli załatwiony, że w okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili pan radny Tadeusz Azarewicz, wniosek dotyczący sprzątania zimowego, odpowiedzi udzielono na piśmie, pan radny Karol Kapuściński, zapytanie dotyczące zagospodarowania fragmentu przestrzeni miejskiej, również odpowiedzi udzielono na piśmie. To taka informacja, a już rozdajemy karty do głosowania. Otrzymałem kartę do głosowania i dokonamy aktu głosowania. Proszę państwa, nie. Proszę państwa, są 3 kandydatury. Co do 2 kandydatur są pewne zastrzeżenia. Komisja, macie państwo w materiałach protokół z posiedzenia komisji, która zaopiniowała. Tam macie państwo napisane, jak, co komisja rekomenduje, jak rekomenduje głosować na poszczególnych radnych. Oczywiście to jest głosowanie tajne i państwo w swoim sumieniu dokonacie aktu głosowania, ale wybieramy 3. Tutaj nie ma, że jednego wybieramy. Możemy głosować na 3 osoby, możemy głosować na 2, możemy głosować na 1 osobę, bo i tak nam brakuje jeszcze kandydatów na ławników. Możemy głosować na 3 kandydatów, na 2, na 1. Jak państwo uważacie, posiłkując się rekomendacją? Czy coś jest niejasnego? Zdjęcia robię.
Czy wszyscy Państwo rzuciliście? Dobrze, wobec tego komisja się uda policzyć karty do głosowania. My realizujemy porządek obrad, bo już tu nie wymaga głosowań, także możemy sobie bez udziału tych trzech państwa radnych dalej obradować. Jak już poinformowałem w okresie sesyjnym, jakie wpłynęły interpelacje i zapytania, jesteśmy, kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? A oczywiście. Także pan burmistrz ma to odnotowane, czy pani radna powinna się przypomnieć? Może mam odnotowane i bym proponował, żeby najpierw te dwa pytania, które wcześniej padły w tej części sesji, które dotyczyły pytań do burmistrza w związku z złożonym sprawozdaniem, ale ponieważ państwo złożyliście takie zapytania, pan Darski pytał o przystanek dworcowy, o poczekanie na przystanku, bo tak się on nazywa, przystanek Bartoszyce. Chcę poinformować, że jest podpisane, panie radny i państwo radni, porozumienie z firmą Delux i w tej chwili firma montuje kamery, które będą zabezpieczały sposób korzystania z tego przystanku. I zarówno dla tych osób korzystających z komunikacji miejskiej, jak i dla kierowców, tak żeby ta funkcja była spełniona i były wszelkie zasady bezpieczeństwa z uwagi na ochronę obiektu. Jeśli chodzi, tak słucham. Proszę jeszcze raz powiedzieć, bo mieszkańcy pytają, kiedy ten poczekalnia będzie. To lada moment. Dzisiaj montują kamery. Wtedy też było lada moment. No to przepraszam. Ja dzisiaj wypowiadam się za stan, który jest obecny. Jest to kwestia dosłownie dni. Dzisiaj są montowane kamery i na pewno państwa poinformujemy. I ma być wywieszka, tak? I że tam jest poczekalnia i ma być informacja na stronie Urzędu Miasta. Tak, miało być i tak będzie. Dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pani radnej Machnieckiej. Panie kierowniku, bardzo serdecznie proszę, bo pan udzielał informacji, jest pan najlepiej zorientowany, jeśli chodzi o tą sprawę. Proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, problem z tym przystankiem polega na tym, że w miesiącu listopadzie pod tym przystankiem, akurat pod tą wiatą przystankową, nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Woda po prostu zalała tą wiatę. COWiK skontaktował się tutaj z nami, wyraziliśmy zgodę na to, żeby ZUK mógł zdemontować tą wiatę w tym celu, żeby tą awarię można było usunąć. Po usunięciu tej awarii w miejscu, gdzie stała ta wiata przystankowa, jest oczywiście grunt naruszony, grunt niestabilny i w momencie, kiedy powstaną takie, powiedzmy sobie, dobre warunki pogodowe, bo dobre warunki atmosferyczne, zamontujemy z powrotem tą wiatę i nie ma takiej obawy, że jej tam nie będzie. Deklaruję tutaj, że na pewno ta wiata zostanie zamontowana. Państwo na ulicy Broniewskiego nie mają się co obawiać. Na pewno ona tam wróci, ta wiata, tak? Tyle. Jak najszybciej. Dobrze. Do pana kierownika jeszcze pytanie ma pan radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie kierowniku. Na przystankach miejskich pojawiły się takie, nie wiem, chyba albo samowolnie powieszone tam trytytką jakieś oferty przewozów. Nie wiem, czy to ktoś zgłaszał, prosił o zajęcie naszego terenu, czy to jest opłacone, nieopłacone, czy to, bo to może razi z tego powodu, że to jest tak nieestetycznie, jakimiś tam trytytkami na szybko przyczepione, nie wiadomo kto to jest tam, jak, a jak chce z tego korzystać, to niech po prostu to zrobi formalnie, opłaci miejsce, przestrzeń i nie wiem, i to jakąś tabliczką taką estetyczną zawiesi, jak najbardziej niech to zaistnieje, bo ja tam nie mam nic przeciwko, ale w tej to wygląda tak, jakby ktoś sobie samowolnie to wszystko porobił i to już wisi jakiś tam czas. W tym temacie oczywiście nikt do nas się nie zgłaszał. Ja sprawdzałem to w Wydziale Mienia, jak również i do nas nie wpłynęło żaden wniosek, ani żadna jakaśkolwiek prośba w tym temacie. Ktoś to zrobił po prostu samowolnie. W momencie, kiedy to potwierdzimy, firma będzie musiała to usunąć. Jeżeli nie, usunie to Straż Miejska. Tak?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko pozwólcie jeszcze, że bo przez uchybienie nie poinformowałem Państwa, a w sprawach różnych to czynię, odnośnie pism, jakie wpłynęły do Rady Miasta. To znaczy, w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce. Obie te opinie skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu i o tych opiniach dzisiaj mówiliśmy podczas uchwalania budżetu. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 468 Rady Miasta. I to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o informacje o pismach, które wpłynęły do Rady Miasta. Proszę o kontynuację. Jesteśmy w sprawach różnych. Pan radny Puszko, później pan przewodniczący, później pan Tadeusz Azarewicz. Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie. Pytanie właśnie jest związane z przebudową dróg w ramach właśnie rządowego programu Bezpieczna Droga. W biuletynie miejskim są wymienione tak ulice, które właśnie zostaną przebudowane. Czyli mamy tutaj ulicę Krzywą, ulicę Majową, ulicę Spółdzielców, ulicę Nową, ulicę Prusa, ulicę Plac Pionierów, ulicę Sportową, część ulicy Żeromskiego oraz ulicę Szymanowskiego. Które z tych ulic będą remontowane w przyszłym roku? Bo to jest taka bardzo ważna informacja dla mieszkańców, tak, żeby po prostu mieszkańcy mieli pewność, czy akurat te wymienione ulice właśnie będą modernizowane, bo tak jak pamiętam na przedostatniej sesji, pan burmistrz powiedział, że to są propozycje, tak? Natomiast tutaj jest taka informacja w gazecie wydawanej właśnie przez Urząd Miasta i żeby mieszkańcy po prostu mieli tą pewność, tak, czy ich ulice, które zostały właśnie wymienione w tym biuletynie, będą wyremontowane. Ja się bardzo cieszę, że ulica Lelewela również tutaj się znalazła i chciałbym jeszcze prosić, żeby ulica Schreibera też została wyremontowana, bo to jest niewielka ulica i tam naprawdę jest w bardzo, bardzo tragicznym stanie. Natomiast ulica Majowa, no to jest ta jedna z głównych ulic, tak, która na działka, która prowadzi do przedszkola i jest ona naprawdę w bardzo opłakanym stanie. Część, połowa w zasadzie tej ulicy jest wykonana ze starej trylinki. Ta trylinka jest naprawdę w bardzo kiepskim stanie. Natomiast ta część asfaltowa również jest w bardzo złym stanie. Podobnie też jest z innymi ulicami, tak, które tutaj są wymienione, na przykład z ulicą Krzywą. Przy okazji można by było też Plac Pionierów. To jest tam niewielki fragment. No i poza tym no, nie ma też chodników tutaj, tak, prowadzących właśnie do przedszkola. Także taka konkretna informacja, tak, czy te ulice właśnie w przyszłym roku, czy na tych ulicach w przyszłym roku właśnie rozpocznie się remont, czy one zostaną wyremontowane, żeby mieszkańcy po prostu mieli taką pewność. Proszę Państwa. Jeszcze jedna sprawa, no, wracając właśnie do tej mapy inwestycyjnej, to ja tutaj uważam, że można to by było promować miasto na broszurkach, na ulotkach, byłoby po pierwsze dużo taniej. Natomiast jeżeli będziecie coś takiego w przyszłości właśnie wykonywać, to dobrze by było, żeby na przykład z tyłu był kalendarz tak na odwrocie, żeby mieszkańcy no, mogli sobie na przykład ten kalendarz powiesić. A jeżeli nie chcecie kalendarza, to przynajmniej taką mapę, która właśnie będzie na której będzie plan naszego miasta taki szczegółowy. Już bez tych inwestycji, czyli z jednej strony inwestycje, a z drugiej strony plan, jeżeli ktoś po prostu nie będzie chciał sobie z tymi inwestycjami powiesić tak na ścianie, to będzie mógł po prostu skorzystać właśnie z tego planu. Dziękuję. Bo ludzie to wyrzucają i szkoda pieniędzy. To jest kwota 18 tysięcy złotych. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża kwota. Dobrze, proszę Państwa, za chwilę udzielę głos panu burmistrzowi. Ja poproszę, proszę o spokój. Ja poproszę komisję, kto z pań przekaże informację o wyborze ławników. Słuchamy. Szanowni Państwo, w wyniku głosowania wybrano panią Joannę Szydłowską. Czy to ta Joanna Szydłowska? A, no, gratulujemy pani obecnej tutaj na sali, pani przyszłej ławnik. I dla porządku tylko odczytam, nie będę czytał podstawy prawnej. Rada Miasta w głosowaniu tajnym stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W głosowach pani Joanna Szydłowska. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Także tą uchwałę już podjęliśmy i mamy
jesteśmy w sprawach różnych. Pan burmistrz się chciał teraz odnieść. Tak, ja bardzo proszę, ale przepraszam bardzo. Ja może taką sekwencję bym poprosił. Pytania od jednego radnego czy radnej i szybka odpowiedź. Dobrze, żeby po prostu w takiej konwencji moglibyśmy pracować. Sprawa przebudowy dróg, to jeszcze raz bym prosił panią Wiolę, bo ona przygotowała ten wniosek, jeśli chodzi o te bezpieczne drogi do szkoły i jakie są możliwości, czas realizacji, bodajże chyba 2 lata mamy, tak, przyjęty. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej mówiłam, projekt obejmuje 2 lata. Realizację rozpoczynamy w 2024, ale część ulic nie ma dokumentacji, więc w części ulic będziemy musieli najpierw przygotować dokumentację i one będą pewnie w formule zaprojektuj i wybuduj. A te, które już mają dokumentację, będą wykonywane sukcesywnie zgodnie z harmonogramem, który określi wykonawca na przetargu. Najpierw musimy rozpisać przetarg, podzielić zadanie na części, a te ulice, które są wpisane w tym projekcie, to jak tak już wcześniej wspominał Pan Burmistrz, to są między innymi te ulice, tak? Dlatego będziemy mogli zamiast ulicy Polnej dopisać ulicę Lelewela. Natomiast katalog tych ulic nie może też być aż tak obszerny, ponieważ nasz budżet jest też ściśle określony w tym projekcie. Jeżeli zaczniemy dopisywać kolejne ulice, to wiadomo, że wygeneruje to kolejne koszty. Te, które są wypisane w biuletynie i te, które były omawiane wcześniej przy okazji opisu projektu. Czyli te, które są w biuletynie, będą na 100%, tak? Tak. Chyba, że nie znajdzie się wykonawca, tak? Bo tutaj jeszcze może być taka... A tego to panu nie powiem na dzień dzisiejszy, ponieważ ja zajmuję się przetargami, pozyskiwaniem środków, a dokumentacją Wydział Inwestycyjny. Tak, pan Mirosław Subutowicz? Proszę bardzo. Ja może powiem, przepraszam, bo zadałem pytanie i tutaj chyba nie, telewidzowie nie słyszeli. Które ulice mają przygotowaną dokumentację projektową? Mamy dokumentację na ulicę Ogrodową, Szymanowskiego, Kwiatową, Brzozową i Leśną. To ten odcinek tego osiedle, czy te osiedle leśne. Struga nie mamy. Nie. Panie Mirku, chodzi o te, które... I Lelewela mamy jeszcze. Lelewela mamy tylko i... I Majową i Polną mamy. Czy tych akurat te też tak. Będziemy najprawdopodobniej... Mogę? Panie Rady Puszko, będziemy najprawdopodobniej realizowali tak, żeby to było i sukcesywne, i z jakimś takim dynamizmem inwestycyjnym w tej właśnie formule, która już sprawdziła się w niektórych realizacjach, zaprojektuj i wybuduj. Ponieważ jeżeli nie ma tej dokumentacji, no po prostu nie ma, no takie są sytuacje, a potrzeby, które pan zgłaszał i słusznie, no muszą być realizowane w miarę możliwości też budżetu. Ten program udało nam się zapisać z kilkoma ulicami, następne być może będą kolejne programy ze strony rządowej, jeśli chodzi o tego rodzaju projekty, to będziemy na pewno wspólnie tutaj razem decydować i uczestniczyć. Jeśli chodzi o tę mapę inwestycji, pan burmistrz udzielił informacji, ale pana uwagi są cenne i też będziemy je, uważam, brali pod uwagę. Dziękuję. Pan przewodniczący Pasjak, proszę. Ja może z innej beczki troszeczkę. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. W poniedziałek został zakończony plebiscyt na tak zwaną serenada dla dzieci. Dzięki właśnie paniom ze szpitala powiatowego w Bartoszycach imienia Pawła II, które rozpropagowały tą akcję i potem media społecznościowe, telewizja kablowa, Bartsat, doprowadziliśmy do tego po raz pierwszy, że nasze miasto naprawdę pokazało się z tej bardzo dobrej strony, czyli uzyskaliśmy 4. wynik w tym plebiscycie ogólnopolskim, prawie 36 tysięcy głosów i szpital nas dzięki temu właśnie ten kącik dostaje. I wielki szacunek dla naszych mieszkańców, także potrafimy się w takich tematach zjednoczyć. Pan radny Azarewicz, proszę. Ja przepraszam, ja tylko dopowiem, bo to nie tylko mieszkańcy, bo będą czuli się obrażeni mieszkańcy innych miast, którzy naprawdę świetnie się włączyli w to im, w całe propagowanie również tego. Także spoza Bartoszyc też bardzo dużo osób głosowało. Pan radny Azarewicz, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Włożyłem wniosek dotyczący sprzątania zimowego. Ja go tak w skrócie powiem, żeby nie przedłużać. I chodzi o taką rzecz, żeby sprzątaniem
zimowym zajęło się również ZGO. I tutaj dostałem w odpowiedzi, odpowiedź jest zadowalająca, tylko nie chcę dodać do tego wniosek, że do dnia 31.5. na podstawie zawartej umowy zimowego utrzymania dróg i chodników miejsce zajmuje firma Bartko. Przed upływem tego terminu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, gmina przeprowadzi udzielenia zamówienia, której ZGO będzie mogło również wziąć udział. Szanowny panie burmistrzu, mam taki wniosek. Proponuję, by nie ogłaszać żadnych przetargów, tylko dla ZGO zlecić pracę za pomocą zlecenia. Te pieniądze zostaną w mieście. Dziękuję. Formuła 1. Wniosek przyjęty w tym sensie, że przekażę go panu burmistrzowi i decyzję będzie podejmował zgodnie z prawem i z logiką postępowania w tym zakresie tego zadania do realizacji. Pan radny Dalski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, tutaj kolega Puszko mówił o tej mapie. Ja ostatnio czytałem, że jest obowiązek, żeby każda posesja była oznakowana adresem, tabliczką, żeby służby, które interweniują w wypadku na przykład pożaru czy w wypadku jakiegoś komunikacyjnego, żeby miały to oznaczone. Prawda? Jest taki obowiązek i nawet jeżeli właściciel posesji tego nie zrobi, to są kary za to, tak? Ja się pytam, jak się to ma, proszę państwa, bo obiektem, które powinny być oznaczone, jest też rondo, jest też most. Tam też mogą się zdarzyć wypadki, takie czy inne. I czy już dzisiaj, bo ten temat poruszałem, bo tutaj były propozycje, żeby nazwać rondo nowe, rondo stare, most nowy, most stary. Czy już miasto oznaczyło, jeśli nie ma takiej woli, żeby nazwać te obiekty, czy już oznaczyło, to tak jak tutaj były propozycje, nowe, stare, czy numer jeden, numer dwa, bo to jest potrzebne, to jest niezbędne, bo wypadki się zdarzają też na takich obiektach, na rondach i na mostach. Także proszę o odpowiedź, czy jest zainteresowanie albo żeby nazwać te obiekty, albo żeby nazwać, jak to były propozycje, nowy, stary, numer jeden, numer dwa i tak dalej. No, drugi temat, bo tu w pakiecie pan burmistrz będzie odpowiadał. Swego czasu zgłaszałem, żeby jakoś mógł wyglądać przystanek autobusowy komunikacji miejskiej przy Urzędzie Miasta. Z tego przystanku, to jest niejako chyba centralny taki przystanek autobusowy miejski, skąd ludzie, którzy zrobią zakupy tutaj w marketach, na przykład wyjeżdżają, bo mają daleko, starsi ludzie i tak dalej. No niechżeż on wygląda w końcu estetycznie, jakoś ładnie, bo tam nawet czasami jest tak, że nie można po prostu odczytać tego rozkładu jazdy, czy nie można by było tego odmalować, niechże ten jeden centralny przystanek jakoś wyglądał. Reszta też wymaga różnych tam spraw estetycznych, ale niechże ten jedyny przy Urzędzie Miasta mógł jakoś wyglądać. No i własna refleksja. W całej Polsce przed świętami spotykamy się na opłatek. Ja rozumiem, że to jest miasto trzech kultur, może tu chodzi o poprawność jakąś, ale proszę państwa, no jakaż poprawność, jakaż inność, jeżeli na przykład starostwo wczoraj miało opłatek, na opłatku był ksiądz Julian, był ksiądz Jan z parafii świętego Brunona i wszystko ładnie, godnie. No przecież takie spotkanie opłatkowe odbyło się w Sejmie, w Senacie, w samorządach wojewódzkich, miejskich. Czy u nas egzekutywa naszej rady pomyślała, czy próbowała zrobić, czy widzę, że nie ma komunikatu, to chyba nie ma. Dlaczego nie ma? Dlaczego my jakoś się tak... Słyszę te tutaj, ale to jest moja osobista refleksja. Dlaczego my nie potrafimy się zachować tak, jak w całej Polsce ludzie się zachowują? Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Użycie tego słowa egzekutywa jakoś nie bardzo pasuje do, chodzi o prezydium Rady, pan ma na myśli. Tak, tak, w Unii Europejskiej już tak się nazywa. Takie, no tak, w Unii być jest, może, u nas nie. Proszę, na razie, proszę panie sekretarzu. Panie przewodniczący, szanowna Rado, odnośnie numerów, ja nie jestem z egzekutywy. To wynika chyba z nowych traktatów podpisywanych teraz w Parlamencie Europejskim i tam się używa właśnie słowa egzekutywa, czyli marksizm Lenin wraca do Europy. Ja no kiedyś też się używała, ale to dawno. Ale to było dawno, żeśmy właśnie w latach 90. chyba się z tego tematu pozbyli, ale chyba nie do końca. Proszę państwa, numery porządkowe, za które się nakłada mandaty, dotyczy nieruchomości zamieszkałych. Tak jak pan tu rady podpowiada, nieruchomości zamieszkałych, nadaje się nazwy rondom, na to państwa, to już państwa gestii i skrzyżowaniom i tak dalej. One są, mają oznaczenia swoje, zgodnie z numeracją dróg, droga, skrzyżowanie numer taki z drogą taką. Mamy nazwy ulic i to jest to. Odnośnie jeszcze wracając do tej nieszczęsnej mapy, którą państwo tutaj mówią, ja jestem bardzo zadowolony, że taka mapa raz mniej więcej co jakiś czas na dwa lata się pokazuje. On koszt 18 tysięcy, czy więcej nawet. Raz na 5 lat to pan sobie podzieli to przez 5 lat i podzieli na mieszkanie, to wyjdą panu 40 groszy może za od mieszkania, od numeru mieszkania, od numerów adresowych. Mamy 9 tysięcy numerów adresowych. To poszło z tygodnikiem, to jest przecież przygotowane raz na jakiś czas. To nie jest z każdym tygodnikiem nowa mapa, no bez przesady. Jest kwartalnik, raz mniej więcej raz na 3-4 miesiące jest gazeta wydawana, a mapa jest wydawana raz na ileś lat. To tak, a przystanki, szanowni państwo, na wiosnę zazwyczaj jest, zbliżamy się jeszcze do faktycznie, chyba jeszcze nie mamy zimy, a może dzisiaj, może jutro, nie pamiętam dokładnie. Na wiosnę. Będzie przegląd dróg, przystanków, objazd, co do naprawy, do odmalowania. Nie patrząc wtedy na warunki pogodowe, bo teraz mamy plus 3, jutro mamy minus 3. Będzie to wszystko porządkowane i przygotowywane. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Zabocka. Panie sekretarzu, tutaj chyba nie o to chodzi, że ta mapa powstała, tylko chodzi o to, że ją się roznosi od skrzynki do skrzynki i naprawdę bardzo dużo tych map leży od razu ze skrzynki, jest wyrzucana do takich skrzyneczek, które są pod skrzynkami pocztowymi. Dlatego tutaj jest, myślę, że tu bardziej chodzi o to, że promocja na zewnątrz jak najbardziej, ale jaką promocją jest promowanie inwestycji wśród naszych mieszkańców. To z promocją miasta moim zdaniem nie ma się nic, aczkolwiek ma się z przyszłymi wyborami. I tu bardziej chyba o to chodzi, że wydane są pieniądze i te pieniądze w większości po prostu od razu idą do kosza. Ktoś jeszcze państwa chciałby zabrać głos? Może jeszcze jedno pytanie? Nie, już kończymy. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, odpowiadając na to pytanie, już też jesteśmy teraz, wiem o co chodzi. Odnośnie dystrybucji, po prostu jeżeli to według państwa jest, że to źle, że nie dociera, że ludzie, że mieszkańcy to wyrzucają, odkładają do koszyków, może zmienimy formę dystrybucji po prostu i tyle. Że nie, ale wtedy będą pretensje, że nie wszyscy mogli dostać, nie wszyscy zostali, ale oczywiście jak najbardziej formy dystrybucji zostanie tak zrobiona, żeby jak najmniej tych map zostało zniszczonych. Dziękuję. Dobrze, punkt porządku obrad, jak widzę, wyczerpaliśmy. Nim zamkniemy obrady, pozwólcie państwo, że panie i panowie, wszyscy radni, drodzy mieszkańcy, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz spokojnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. W atmosferze wzajemnej życzliwości zaś nadchodzący 2024 rok niech obfituje w same dobre chwile, dając nadzieję na realizację ambitnych życiowych planów i zamierzeń, czego państwu i sobie życzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję państwu za obecność. Dziękuję.